Dobrze, nazywam się Piotr Baranowski i będziemy się dzisiaj wygłupiać, konfigurując Cepha za pomocą Ansible'a. Mieliśmy odrobinę problemów technicznych z rozpoczęciem nadawania i byłbym wdzięczny, gdybyście wyłączyli odtwarzanie tego streamingu teraz, bo ja to słyszę. U kogoś na komputerze to leci ten streaming, proszę to wyłączyć. Mi się incepcja robi. No dobra. To z wszystkich czterech widzów, wszyscy czterej widzowie, którzy to oglądają, właśnie są z nami tutaj na sali. Po co się spotkaliśmy? Po co taka inna formuła niż zazwyczaj, bo normalnie mamy barcamp, siedzimy sobie przy piwku, gadamy sobie o mądrych rzeczach. My zapraszamy fajnych różnych gości, opowiadamy wam różne ciekawe rzeczy technologiczne, wy to później sobie oglądacie, słuchacie. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj robimy sobie OSEC Laba pierwszy raz. Powód jest tego taki, że tutaj jest za dużo technikaliów, żeby o tym opowiedzieć tylko i wyłącznie teoretycznie. Jakbym miał to wam robić screenshoty, pokazywać, o, to w następnym kroku robimy to, a w tym kroku to, to byście z tego absolutnie nic nie wynieśli, a po pół godziny byście to wyłączyli i przełączyli na oglądanie kotów w internecie. Więc pomysł jest taki, żeby robić sobie typowego laba follow me. Kilka osób jest z nami tutaj dzisiaj w dziekanacie 161 na SGGW. Więc będziecie robić to ze mną na żywo, konfigurować sobie tego Cepha za pomocą Ansible'a, a kto nas ogląda w streamingu, będzie mógł sobie takiego laba samodzielnie później zmontować w oparciu o informacje, z którymi się z wami podzielę. Dlaczego taki temat? Bo to są dwa chodliwe tematy w tej chwili, o których wszyscy chcą rozmawiać. To jest Ansible, czyli największy naturalny predator i przeciwnik Puppeta, a druga rzecz to jest Ceph. Ceph, który narobił strasznego zamieszania w rynku storage'owym, szczególnie w rynku tym SME, bo duże enterprise'y jeszcze chwilę potrzebują, żeby się temu dobrze przyjrzeć, ale małe organizacje widzą w tym gigantyczną szansę na ogromne oszczędności. Funkcjonalność jest naprawdę świetna, konfiguracja jest banalnie prosta, administrowanie Cephem jest naprawdę bardzo łatwą czynnością, więc warto się tych dwóch rzeczy nauczyć. Pomyślałem, że połączymy je przyjemne z pożytecznym. Między innymi wybrałem instalację Ansible'em, ponieważ instalacja ręczna to jest straszny koszmar. Znaczy, jeżeli ktoś próbował to robić z łapy, to jest litania stu kilkudziesięciu poleceń, które trzeba wykonać i tam są jakieś partedy, GDiski, MKFS-y, partproby i tego typu historie, żeby tylko uruchomić, skonfigurować same dyski pod na przykład journaling. My sobie to załatwimy jednym manifestem w Ansible'u. A chodzi o to, żebyśmy na końcu tego laba mieli działający klastr Cephowy, którego możecie zacząć używać do samodzielnej nauki. No to największy problem z Cephem jest taki, że wszyscy chcą go używać, ale nie bardzo wiedzą, jak się za to cholerstwo zabrać. Więc taki mi tu cel przyświecał w tym labie. Teraz jakie są wymagania od osób, które będą sobie to realizowały samodzielnie? Powiedzmy, że to jest wiedza na poziomie RHCE, posiadanym takim certyfikacie RHC lub powiedzmy 5 lat administracji, 5 lat doświadczenia jako administrator Linuxów w firmie. Jeżeli ta wasza wiedza jest dużo słabsza, to możecie trochę się męczyć z pewnymi zagadnieniami, chociaż i tak Ansible sporo problemów za nas rozwiązuje. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, konfiguracja będzie składała się z trzech maszyn wirtualnych. To będą 3 CentOSy 7. Ten system wybrałem, bo na nim najprościej jest to wszystko zorganizować sobie. CentOSy 7 będą miały po gigabajcie RAMu każdy, mogą mieć mniej po instalacji, po prostu instalator wymaga gigabajta RAMu w trakcie, kiedy się go uruchamia, ale po zakończeniu instalacji, jak ktoś chce zmniejszyć ten memory footprint, można systemowi dać pół giga RAMu i też w zupełności wystarczy. Ale liczmy, tak z górką, 3 gigabajty RAMu na maszyny wirtualne. Maszyny wirtualne będą używały dysków dynamicznie rosnących, czyli one będą zajmowały faktycznie tyle miejsca, ile jest danych, a nie tyle, ile jest zdeklarowane dla dysku maszyny wirtualnej. I to będzie około 1,5 GB per maszyna. Więc liczmy, że 4,5 do 5 giga będą wyważyły nasze te 3 VM-ki. To też nie powinno stanowić większego problemu. I do tych maszyn wirtualnych dopniemy sobie po 2 dyski dodatkowe, które będą stanowiły OSD samego Cepha. Te dyski mogą mieć tyle miejsca, ile chcecie, po 1 GB, po 2 GB, jak ktoś chce sobie dopiąć dziesiątki czy większe dyski, to już jest jego sprawa. My będziemy to konfigurować dzisiaj z wykorzystaniem 2 GB dysków, przepraszam, 2 GB dysków dynamicznych, więc łącznie ich będzie 6 dysków dynamicznych po 2 giga, ale faktycznego zużycia będzie dużo, dużo mniej miejsca, więc spokojnie na mniejszym systemie te VM-ki wam się zmieszczą. Potrzebny jest dostęp do internetu.
ponieważ będziemy trochę pakietów ciągnęli z zewnątrz, więc to też jest nam potrzebne. Teraz tak, żeby cały lab był przenośny między różnymi platformami, a mogą być tutaj makowcy, mogą być tu Windowsiarze, mogą być tu Linuxiarze, dokładnie, więc żeby każdy mógł zadziałać, to wybrałem VirtualBoxa jako platformę wirtualizacyjną, bo on działa wszędzie. Nie każdy ma VMware'a, nie każdy może sobie odpalić LibVirta, na przykład no, makowcy będą mieli dosyć duży problem z tym, żeby odpalić sobie LibVirta u siebie, dlatego wybrałem VirtualBoxa. Po zakończeniu naszego laba na naszym firmowym Dropboxie położę obrazy maszyn wirtualnych już z gotową konfiguracją. Będzie można sobie te VM-ki od nas pobrać, obejrzeć materiał wideo i zobaczyć, jak się z tego korzysta. No dobra, to w takim razie możemy zabierać się do roboty. Pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to jest działający VirtualBox. Musi być on zainstalowany, muszą być załadowane wszystkie sterowniki dodatkowe, które są potrzebne, VBox, DRV i tak dalej. I musimy sobie dorobić jedną sieć. W domyślnej konfiguracji VirtualBox będzie działał tak, że każda maszyna wirtualna jest odseparowanym państwem i nie mają ze sobą komunikacji. Najprościej można załatwić to w ten sposób i teraz chcę, żebyście za mną tą operację wykonali. Wchodzimy sobie w globalne ustawienia VirtualBoxa. To jest zakładka sieć i domyślnie tu jest pusto. Klikamy sobie po lewej stronie tą ikonę dodaj nową sieć NAT i to wystarczy. Można kliknąć sobie ustawienia, zobaczycie, jaką adresację IPv4 on tam będzie rozdawał. Standardowo to jest 10.0.2.0/24 bity z włączonym DHCP-em. Chcemy, żeby tak zostało. Robimy sobie tutaj okejkę, sieć dodana i teraz musimy stworzyć trzy maszyny wirtualne. Żeby zaoszczędzić czas, zainstalujemy jeden system, a następnie go po prostu dwa razy sklonujemy. To będzie najszybsza strategia, najbardziej zasobooszczędna. Wybieramy sobie nową maszynę i nazywamy sobie ją SEF01. SEF01. Oczywiście system operacyjny to nie Windows, tylko Linux. Wybieramy sobie Red Hat 64 bity. Możecie włączyć sobie tryb eksperta, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, jak ten system jest skonfigurowany. W trybie przewodnika to jest prostsze. SEF01. Linux, Red Hat 64 bity. Dalej. Podajemy gigabajt RAMu, tyle jest z urzędu standardowo podane, 1024 MB. I pytanie jest następnie o wielkość dysku. To będzie nasz dysk rootowy. Standardowo jest proponowane 8 giga. W zupełności nam to wystarczy. Jak ktoś chce to streamować, to może nawet do 4 gigabajtów zejść i też się wszystko zmieści. Tworzymy sobie ten dysk. Format dysku VDI. Dynamicznie przydzielany, czyli ten taki rosnący on the fly, w miarę jak system będzie alokował dane, wrzucał dane. I dysk się nazywa SEF01 i podajemy... Tak, tu jest rozmiar 8 giga podany. Utwórz. Za chwilę nam się pojawi zdefiniowana maszyna wirtualna. Jest. No więc możemy sobie, jeszcze musimy ją skonfigurować, mianowicie musimy dopiąć do niej pobrany wcześniej obraz ISO CentOS 7. Wybieramy sobie ustawienia, pamięć i tu przy kontrolerze ATA wybieramy sobie naszego CentOS-a. Każdy go sobie pobrał u siebie, u mnie on leży w katalogu OSEC Lab. CentOS 7 Minimal. Jeżeli macie system z wieloma rdzeniami, powiedzmy co najmniej 4 korami, to można sobie pozwolić na w ustawieniach systemu na zwiększenie ilości procesorów. Tutaj jest zakładka system, procesor i zrobić sobie z tego 2 sztuki. OK, ustawienia się zapiszą i tą maszynę butujemy. Ona z urzędu uruchomi się z płytki. OK, pojawiło się menu startowe CentOS 7, wybieramy sobie install. To nie jest jakaś bardzo przełomowa wiedza, bardzo jakaś tajemna. System będzie w dosyć oczywiście prosty sposób skonfigurowany. Jest kilka natomiast rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę podczas tej instalacji, żeby nam ten SEF później nie kwękał, żeby nie marudził. Więc czekamy, jak się uruchomi instalator graficzny. Dobra. Dobra, i ja sobie wybiorę lokale angielskie, bo akurat nie lubię tłumaczyć systemu operacyjnego z polskiego na nasze, więc angielski język wybieramy. I teraz tutaj na tym ekranie, kiedy konfigurujecie instalację, kilka podstawowych rzeczy. Zaczynamy od strefy czasowej, czyli wybieramy sobie date and time, zaznaczamy naszą piękną Warszawę.
i weryfikujemy, jaka jest godzina w systemie. Zaraz do tego ekranu jeszcze raz wrócimy, ale generalnie wybieramy strefę czasową, datę, wybieramy sobie done. I teraz wracamy sobie do naszej sieci. Tutaj mamy zakładkę Network and Hostname. Chcę, żebyście po prostu włączyli sieć. Zaraz dostaniecie adres IP z tej puli, która jest przydzielona w sieci NAT Network. Ja dostałem adres 10.02.15 z gatewayem 10.02.2. Systemy i tak są skonfigurowane z DHCP-em, więc jak będziemy robić klony, nie będzie problemu z kolizją adresów. A DHCP zapisuje leasingi na wiele godzin, więc nie ma problemu z tym, że po restarcie maszyna dostanie inny adres IP. Jeżeli ktoś jest bardzo przeczulony, to możecie sobie system skonfigurować manualnie, ręcznie na konfigurację statyczną, żeby te adresy na pewno nie zmieniały się podczas lifetime'u systemu. No dobra, ustawiamy sobie włącz sieć. Wracamy teraz z powrotem do zakładki Date and Time i tutaj macie z urzędu, sprawdźcie tylko, upewnijcie się, że jest włączony Network Time, czyli czy maszyna jest skonfigurowana, żeby korzystać z NTEP-a. Ten NTEP dla SEF-a jest bardzo istotny. Zaraz zresztą będziemy konfigurować SEF-a, zobaczycie, to będzie jeden z problemów, z którym będziemy musieli sobie poradzić. Robimy sobie done i teraz tak, jako że systemy mają mało pamięci, zależy nam na każdym, powiedzmy, megabajcie pamięci dostępnej w VM-ce, wyłączamy funkcjonalność KDump. Klikamy sobie zakładkę KDump, wyłączamy sobie checkboxa przy tej pozycji. Trochę pamięci wróci do puli kernela, będzie można trochę więcej zaallokować w normalny sposób. No i zostaje nam tylko ostatnia rzecz do obsłużenia, czyli spartycjonowanie dysków. Klikamy sobie na Installation Destination. Tu mamy jeden dysk, który ma 8 GB, tyle ile miał zgodnie z deklaracją mieć. Wybieramy sobie I will configure partitioning, czyli robimy konfigurację ręczną i klikamy sobie, klikamy sobie done. I teraz pojawia się tutaj ten nieszczęsny w CentOSie 7, czy też w Rehelu 7, chyba najsłabszy element instalatora, czyli to narzędzie do partycjonowania. Jeżeli się go używa w odpowiedni sposób, to jest bardzo proste. Będziemy robić model partycjonowania z wykorzystaniem LVM-a i nieszczególnie będziemy zmieniać naszą konfigurację. Klikamy sobie click here to create them automatically i pojawiają nam się trzy mount pointy, slash boot, slash i swap. Lekko sobie to skustomizujemy po to, żeby w tych systemach później mieć bardzo ładny porządek, żeby nie trzeba było zgadywać, co gdzie się znajduje. Mianowicie, partycji boot nadajcie etykietę slash boot. I tutaj klikając na partycji boot wybieramy sobie label i po wpisaniu slash boot, żeby mount point brzmiał takie etykietę file systemu, klikamy sobie update settings. To jest jedna rzecz. I od razu was przestrzegę, w Rehelu 7.3, tudzież w CentOSie 7.3, partycja boot z urzędu ma gigabyte. Związane jest to z rosnącymi wielkościami initramfs-ów, initrd i tym, że w systemie możecie mieć 5 kerneli zainstalowanych jednocześnie. Jeżeli sobie doinstalujecie jeszcze sobie kernel debug info i tego typu rozszerzenia, to nam się w tym bucie po prostu może skończyć miejsce. We wcześniejszych wersjach Rehela boot miał 512 MB. W 7.3 zmieniono instalator, ma on teraz gigabyte. Ten gigabyte może nam zostać, tutaj nie jest to żadna przeszkoda. Zmienimy sobie ilość słopu, ta VM-ka i tak nie będzie słopować, więc sobie zrobimy z tego 512 MB. Robimy sobie 512, update. I teraz musimy tylko powiększyć do granic urządzenia nasz root file system. Klikamy sobie tutaj na root file systemie, po tej stronie, po lewej stronie. Klikamy sobie przycisk modify i zmieniamy nazwę grupy woluminowej. Tutaj u góry mamy nazwę, jak się będzie nazywała grupa woluminowa. Nazwiemy sobie ją root VG. Że to jest volume grupa, na której znajduje się root file system. I size policy przełączamy sobie na as large as possible. To spowoduje, że piwiki oraz grupa woluminowa będą maksymalnie napompowane, żeby wykorzystać istniejące miejsce na dysku. Robimy sobie save. Ta partycja automatycznie odrobinę urośnie. U mnie urosła do 6344 MB. Jeżeli wszystko się zgadza, czyli mamy gigabajtowego boota, 500 megabajtowego słopa, a resztę zajmuje root file system, możemy sobie zrobić done, accept changes. Sprawdzamy jeszcze raz. Strefa czasowa to jest Europa Warszawa, klawiatura angielska, język systemowy angielski, instalacja zrobiona jest z lokalnego nośnika, software selection to jest jedna tylko opcja, ponieważ użyliśmy obrazu CentOSa minimal, to jest jedyna pakiet grupa, która jest do wykorzystania. KDAP-a wyłączamy, włączamy sieć i tworzymy sobie custom partitioning scheme. No i robimy ruchom instalację. Musimy teraz sobie tylko ustawić hasło roota. Każdy według swojego widzimisię.
Jeżeli hasło jest słabe lub proste, na przykład kończy się na .8, to przycisk done trzeba wcisnąć dwa razy. Że potwierdzamy, że tak, wiem, że hasło jest słabe i mimo wszystko chcę go użyć. Zakładka User Creation, zakładamy sobie dodatkowego użytkownika, takiego wytrycha, gdybyście musieli się zalogować z boku, na przykład użytkownik admin. Czynimy go administratorem, to go tak efektywnie, ten checkbox make this user administrator, tak naprawdę dodaje go do grupy will, co powoduje, że może zrobić sudo, ponieważ członkowie grupy will są automatycznie dopisani do sudoersów. Tutaj również definiujemy sobie jakieś hasło. I dwa razy done, żeby zaakceptować, że zgadzamy się na proste hasło. W trakcie, kiedy ta instalacja sobie leci, tutaj nie będziemy robić żadnej magii kina. Może w wersji finalnej filmu, jak będziemy go sobie ciąć do publikacji na YouTubie czy na Facebooku, będziemy mieli tutaj takie stop klatka, witam Państwa ponownie, no ale w wersji streamingowej muszę jakoś sobie ten czas zapchać. Więc rozmiary partycji, więc boot miał mieć gigabajt, 1024 megabajty, swap miał mieć 512 mega, a root zajmuje całą resztę. 6344 mniej więcej z hakiem tyle wychodzi wielkość partycji. Boot, gigabajt. No 2 gigabajty boot, no to na bogato. Ale kto bogatemu zabroni? Tak, tak. Bo root file systemu labelować nie musimy, ponieważ jego nazwą jest nazwa woluminu logicznego. Pytanie było? Nie, zawiesiło mu się pytanie. Dobra, co dalej? Będziemy musieli sobie, po instalacji sobie ten system sklonujemy. I teraz tak, jeżeli robicie sobie laba dużego w firmie, w swojej własnej firmowej infrastrukturze i będziecie chcieli to robić na dużą skalę, to warto, żebyście wcześniej zadbali o hostname'y i o resolver DNS-owy. Chodzi o to, żeby nasz szef podczas pracy mógł się odpytać DNS-u o hostname'y maszyn, z którymi gada. Jeżeli robicie małego laba takiego przenośnego właśnie na laptopie, to całą sprawę można załatwić po prostu etc. hostsami. Nasze maszyny będą nazywały się SEV01, SEV02, SEV03. Stworzymy sobie własną poddomenę i sieciowo te systemy będą musiały się po prostu ze sobą wzajemnie móc rozwiązać. To jest tak naprawdę jedyne wymaganie od infrastruktury, ale istotne. Więc albo zróbcie DNS działający, albo zadbajcie o zawsze aktualne etc. hosty. No dobrze. To teraz jeszcze nam się wykonują taski postinstalacyjne. System teraz będzie gotowy do tego, żeby go złożyć i dokonfigurować detale, zanim zainstalujemy sobie Ansible i całą resztę. Ponownie, instalacja się skończyła. Muszę się przyznać do bezbicia, że mieliśmy tutaj małą awarię, musiałem instalację zrobić dwa razy. Ups, ale cóż, my wobec was zawsze będziemy, Jacy? Transparentni, tak, dziękuję, o tego co mi brakło. Rzadko go używam. dobra, teraz maszyna się podniesie. Jak się maszyna zabutuje, sprawdzimy sobie tylko, czy wszystko jest zgodnie z oczekiwaniami, czyli czy widać faktycznie tej wielkości dyski, jakich potrzebujemy. Mamy jedną kartę sieciową, mamy adres IP i czy możemy pingnąć świat. Logujemy się jako root do środka. No i sprawdzamy sobie na przykład 4:8. Pingnąć można, wyjście na świat jest, więc system ma komunikację ze światem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ile ma pamięci? Miał mieć gigabajt i faktycznie ma gigabajt. Polecenie free pokazuje mi, że mam 1 gigabajt RAMu. I bardzo istotne polecenie, szczególnie dla storage'owców, generalnie dla administratorów Linuxa, czyli polecenie lsblock, list block devices, które nam wyświetla, jakie mamy block devices w systemie. Ja mam dysk SDA, który ma 8 giga zgodnie z założeniem. I tu ładnie widać, że mamy 8-gigabajtowego boota, potem mamy partycję 7 giga, która jest piwikiem, woluminem fizycznym i tam 6,5-gigabajtowy LVM, to jest nasz root i 500N-megabajtowy swap, a to urządzenie SR0 to jest nasz wirtualny napęd CD. No dobra, wszystko jest w porządku. Możemy ten system teraz sobie spokojnie sklonować. Ta operacja będzie trwała kilka minut raptownie, więc robimy sobie ładne power off. Kładziemy sobie ten system. Nie, Ansible zrobimy za chwilę. My i tak będziemy go instalować na jednej maszynie, więc
Możemy się do klonowania zabrać. Tutaj w VirtualBoxie jest to szalenie proste. Robimy sobie prawoklik na maszynie wirtualnej, sklonuj. Nawet jest ikonka owieczki. Taki heheszek. Nazywamy maszynę SEV02, robimy pełen klon i mówimy zainicjuj ponownie adresy MAC, adres kart sieciowych. Sklonuj. Jest tak prosta operacja. A tu teraz zaobserwujecie bardzo fajnie tak zwaną fluktuację czasu, czyli czas najpierw zacznie rosnąć, a potem zacznie spadać. O, teraz jest minuta 30. O, już mamy 45 sekund. Czas, wykres czasu, który wygląda jak sinusoida. No takie rzeczy tylko w Linuxach są możliwe. Nie, mam dysk rotacyjny. Bo nie robią w sensownych pieniądzach jeszcze dysków SSD w tej wielkości, jakiej ja potrzebuję. Jak zrobiliście klon SEV02, to od razu możecie sobie go zrobić jeszcze raz. To będzie SEV03. Pełny klon, stan aktualny, zainicjuj MAC adresy, klonuj. Ten klon się stworzył dużo szybciej, zdecydowanie szybciej. I teraz będziemy musieli te systemy odrobinę przekonfigurować. Znaczy, pójdziemy na pewien kompromis, jeżeli chodzi o konfigurację, bo mówimy tu o SEV i o Ansible'u, więc przykładowo nie będziemy bawili się w konfigurację firewalla. Ja wiem, że aspekt edukacyjny jest tutaj bardzo niepoprawny, ale bardziej nam zależy na działającym SEV-ie, niżeli na tym, żebyście teraz uczyli się mechanizmu Firewall D, dlatego sobie go wyłączymy. No dobra, w takim razie tak, zaczniemy od tego, że odpalamy sobie wszystkie trzy maszyny na raz. Dobra, wracamy. Mieliśmy tutaj taka mała sztuczka kinowa, zmienił się sprzęt, na którym pracujemy, bo się sprzęt instruktora się wziął i coś tam się mu rozleciało, więc musieliśmy zamienić maszynę w locie. Dziękujemy Krzysiu bardzo ładnie za wypożyczenie maszyny. Zostanie ci to wynagrodzone. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś. Sprawdźmy, czy mamy wyjście na zewnątrz. Tak. Więc mamy działające trzy maszyny, to są trzy klony. Będą miały one trzy różne adresy IP. Teraz ważny element podczas konfiguracji, nie wiem, czy o tym już mówiłem wcześniej, czy nie, mianowicie w cechach maszyny wirtualnej... Co to się wydarzyło? A. Tutaj. W cechach maszyny wirtualnej, jak się wybierze settings, network, należy wybrać NAT Network i wybrać tą sieć, którą skonfigurowaliście wcześniej. Na wszystkich trzech maszynach trzeba ją skonfigurować, podnieść maszyny. Wtedy będą pracowały w jednym shared segmencie, będą miały sobą komunikację. Jeżeli tego nie zrobicie, to wszystkie trzy butną się w swoich trzech oddzielnych prywatnych NATach i wszystkie trzy nie będą miały ze sobą komunikacji. Co ciekawe, będą podniesione, będą miały ten sam adres IP, bo dostaną najniższy adres z DHCP-a. Co wygląda to trochę dziwacznie, więc ważny element, tutaj trzeba zadbać o to, żeby wszystkie trzy były w jednym segmencie. No dobra, jak już są i maszyny są odpalane, możemy sobie ich konsole tak jakoś poukładać. No niestety nie mam zbyt wysokiej rozdzielczości ekranu, więc szału tu nie będzie. Pracować będziemy głównie na jednej maszynie. I teraz tak, musimy sobie spisać adresy IP hostów, które mamy teraz podniesione. U mnie SEV pierwszy ma adres 15, SEV drugi ma adres 5, SEV trzeci ma adres 6. Od razu najlepiej to zapisać sobie w etc hostsach. Etc hosts. Aha, nie ma Vima, więc od razu jedna z podstawowych rzeczy to jest uminstall Vim. Ja wolę Vima. Panie operatorze, pod koniec tego wszystkiego będziemy musieli zadbać, żeby nie było w audio słychać mojego zgrzytania zębami ze złości. No dobra. Więc tak czy inaczej zmodyfikujcie sobie etc hosts, żeby wszystkie trzy maszyny były w nim wypisane i najlepiej sobie escepnąć te etc hosts między maszynami, czyli z jedynkę wrzucamy to na dwójkę i na trójkę. Zaraz sobie sprawdzimy, czy ten resolver poprawnie działa.
Ale w VirtualBoxie musiałbyś mieć jeszcze skonfigurowaną sieć host network. Ta sieć tak działa, że nie masz z hosta dostępu do nich. To jest kolejny powód, dla którego VirtualBox chyba więcej nie będzie wykorzystywany w labach. Ta przenośność nie jest tego warta. No dobra. Jest. Krzysiu, to SSD? Czuć. Dobra, dopisujemy sobie rekordy. I to będzie tak. 10, 02, 15. To będzie maszyna SEV 01 OSEC Lab. I podajemy nazwę aliasową SEV 01. Kopiujemy sobie 5 i 6. Każdy sprawdza u siebie, żeby te adresy się zgadzały. I robimy z tego SEFA 2, SEFA 3 i w aliasach to samo, SEF 02 i SEF 03. Czyli nasza konfiguracja po ułożeniu powinna wyglądać w ten sposób. Czyli możemy się odwołać do naszych nodów, nodów naszego klastra. Zobaczymy, czy się nie pomyliłem. Trójka ma adres 6, dokładnie. Czyli tak, SEF 03 ma adres 6, SEF 02 ma adres 5, a SEF 01 ma adres 15. No dobra, zapisujemy sobie zmianę, no i sprawdzamy, czy możemy sobie teraz komunikację po krótkich nazwach zrobić. Ping, SEV 02, rozwiązało się, pinga, ładnie, elegancko. SEV 03, pinga, też ładnie, elegancko działa. Kolejna rzecz, dosyć istotna, kolejny jakby krok, który jest ważny, to musimy sobie teraz wygenerować klucze SSH, których będziemy używali. Instalacja będzie uruchomiona z maszyny SEV 01, i on będzie tak naprawdę instalował software i robił konfigurację pozostałych dwóch nodów. Więc na jedynce musimy sobie teraz zrobić SSH keygen bez passfrazy i musimy teraz wypchnąć te klucze na zdalne maszyny, czyli najlepiej zrobić polecenie SSH copy ID i podajemy sobie SEV 02 OSEC Lab, akceptujemy klucz, podajemy hasło. I to samo z nodem trzecim. Doskonale. Teraz możemy sprawdzić, czy to na pewno działa, czyli robimy sobie SSH alt. Zalogowanie ładnie zadziałało. SEV 03 działa po kluczach, bardzo elegancko. Czyli z jedynki można się na dwójkę i trójkę po kluczach zalogować. Działa tak, jak powinno. No dobra, teraz tak, kolejnym elementem, który musimy tutaj zmienić, to jest, może nie jest to zbyt poprawne, edukacyjne, nie jest to taka bardzo prawidłowa konfiguracja, ale żeby ten lab nie był zbyt skomplikowany, wyłączymy sobie Firewall D. Będziemy pracować na maszynie, która nie jest ofirewallowana. To nie jest skomplikowana procedura, ale nie chcemy na to tracić czasu, więc na wszystkich trzech maszynach robimy sobie system.ctl. Disable Firewall D oraz system.ctl stop Firewall D. Firewall D. I powtarzamy to na pozostałych dwóch maszynach również. Można używać już tutaj kluczy, żeby zrobić to sobie zdalnie. System.ctl. Raz. Dwa. I jeszcze gasimy samą usługę. Na dwójce. I na trójce. OK. Firewall zgaszone, zdeaktywowane, więc nie będą nam przeszkadzały. Klucze SSH są wygenerowane i wypchnięte. Sieć jest skonfigurowana, więc możemy się zabrać teraz za kolejną rzecz, czyli do naszych maszyn wirtualnych teraz dołączyć dyski, które będą wykorzystywane w SEF-ie. Dołączymy sobie po dwa dyski, 2-gigabajtowe. Znowu, będą to dyski dynamiczne, więc one rzeczywiście miejsce na dysku zajmą dużo, dużo mniej. Niestety kolejne ograniczenie VirtualBoxa, żeby to zrobić, maszynę trzeba złożyć. Trzeba zrobić jej power off. Niestety to nie jest Virt Manager, w którym takie operacje można robić w locie. Więc robimy sobie power offa wszystkich trzech maszyn.
Ok, maszyny są wyłączone, ta operacja jest dosyć prosta. Klikamy sobie na maszynę Settings, Storage i tutaj, gdzie mamy kontroler SATA, koło niego jest taka ikonka plus, Add Hard Disk. Klikamy sobie tutaj, dodaj nowy dysk, zrób nowy, VDI, Dynamically Allocated i podajemy jego rozmiar, 2 GB. 2 giga. Możemy je ponazywać później, nie jest to jakaś informacja, jakaś szczególnie ważna rzecz konfiguracyjna, możecie je ponazywać, potem w menedżerze dysków będzie wiadomo, który dysk jest przy której wirtualce, jak się nazywa. Robimy create raz, dodajemy kolejną, create new disk, dynamically allocated, 2 GB. A tu się mu nazwa nie podoba, więc dysk się nazywa 2, create. Czyli nasz SEV01 powinien mieć dopięte dwa nowe dyski i powtarzamy tą operację dla dwóch pozostałych. Każda maszyna ma mieć po dwa dyski dodatkowe. Create. Create. A, przepraszam, dysk. OK, i teraz samo z trzecią maszyną. Dobra, w momencie, kiedy te dyski już pododajecie, będziemy mogli maszyny odpalić i sprawdzić, czy faktycznie urządzenia blokowe są widoczne. Po kolei robimy sobie start. Gdy tylko nam się maszyna butnie, logujemy się do środka. I robimy sobie polecenie lsblock. I coś mi tu nie gra. O, tu się dodały. Coś na jedynce chyba nie zrobiłem. A na dwójce. Dobra, ja muszę zrobić małą poprawkę jeszcze u siebie, czyli na maszynie 1 poprawić te dyski, coś mi się tu nie zgadza. A. Create. Dobra, czyli mam podłączone dyski, widać je w LS bloku na wszystkich trzech maszynach. Dyski mają po 2 giga, są identyczne i będą wykorzystane jako dyski OSD. W przypadku fizycznych serwerów SEV będzie korzystał na pewno z jakiegoś zestawu dysków, na których jest system operacyjny, czyli tak zwane dyski rootowe czy też butujące, a cała reszta może być wpięta do puli SEV-owej, która będzie następnie spełniała nasze potrzeby storage'owe. I tutaj symulujemy to, wkładając po prostu po dwa dyski wirtualne do każdego serwera. Przy fizycznych instalacjach to może być po 12, po 20, czasem więcej dysków fizycznych per jeden serwer, co między innymi jest powodem, dlaczego jest tak bardzo wysokie zagęszczenie storage'owe w przypadku serwerów SEV-owych, gdzie tych dysków możemy naciukać ogromne ilości do serwerów i uzyskujemy znakomitą pojemność. Współczynnik zużycia prądu do pojemności jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj interesujący.
Poprawiamy sobie skalowanie. Gdzie jest moja maszyna numer 2? Tutaj jest, dobrze. Gdy dyski są podłączone, można sobie teraz już zacząć powoli teraz ogarniać, czyli mamy firewalla wyłączonego, mamy sieć skonfigurowaną, klucze są rozprowadzone. Jeszcze jeden mały detal, to już jest bardziej taka estetyka, aniżeli wymóg formalny. Ustawimy sobie ładnie hostname systemu. Niech on brzmi elegancko. Najprościej można zrobić to via etc hostname i tam wstawić nazwę, albo jak ktoś bardzo nie chce, no to możemy użyć na przykład nmtuja, polecenie nmtui, ponieważ mamy włączonego network managera, to dlaczego nie skorzystać z tego narzędzia? Set system hostname, podajemy sobie sev01osak.lab, enter i gotowe. Na pozostałych maszynach robimy to samo. NMTUI, zmieniamy sobie hostname. Można też zrobić komendą hostname ctl, jak najbardziej. Ktoś tu uważał na szkoleniu. Nie pomagasz mi. I teraz nasza trójka. Jest tutaj. NMTUI. Jak się nazywa ta gra, gdzie taki patyk się wystawia na imprezie i ludzie pod nim muszą przejść, wyginając się do tyłu? Jak? Limbo. To musimy sobie takie limbo tutaj ustawić, żeby nam ludzie w kadr nie wchodzili. Nie. I teraz tak, te dyski zostawiamy czyste, surowe, ponieważ instalator ansiblowy tak naprawdę za nas je ładnie spartycjonuje zgodnie z wytycznymi. Ustalimy sobie, ile dysku ma pójść na journal, ile dysku ma pójść na same dane i instalator nam wszystko to ładnie ogarnie. No dobrze, dyski mamy podpięte, hostname'y poustawiane, klucze są rozdystrybuowane, firewall zgaszony. To teraz na wszystkich trzech maszynach musimy sobie włączyć dodatkowe repozytoria. Pierwsze repozytorium, które nam jest potrzebne, to jest Apple. I w przypadku CentOSów to jest szalenie proste, ponieważ pakiet Apple Release jest częścią standardowego repozytorium CentOSowego. Wystarczy na maszynie wykonać polecenie yum install Apple Release. Cyk, jak widzicie, pakiet jest w repozytorium, jest to bardzo wygodne. W przypadku normalnego Rehela trzeba ręcznie ten pakiet dociągać, zaciągać sobie z mirroru, instalować i dopiero mieć repozytorium. W CentOSie można po prostu wykonać komendę yum install i pakiet jest. Powtarzamy tą samą operację na pozostałych dwóch maszynach, czyli wszędzie instalujemy sobie pakiet Apple Release. Okay. Skoro mamy zainstalowanego Apple'a, jeżeli jest już on zainstalowany, powinna być to operacja trwająca, nie wiem, minutę, może dwie, możemy na wszystkich trzech maszynach teraz włączyć repozytorium z pakietami SEF-a. I teraz to jest dosyć istotny element, ponieważ pakiety z SEF-a mogą być dostarczone z kilku różnych źródeł. Pakiety z SEF-em jako takim. Możemy użyć pakietów samego projektu, SEF.com, możemy użyć pakietów dystrybucji, na której pracujemy, ponieważ różne maintainerzy różnych dystrybucji przygotowują samodzielnie paczki dopasowane maksymalnie pod daną charakterystykę danej dystrybucji. CentOS ma swoją grupę zainteresowania, to się nazywa SIG, czyli Special Interest Group. Jest to grupa ludzi, która po prostu postanowiła zrekreować w CentOSie te same pakiety, które są oferowane klientom płacącym komercyjnym, którzy używają repozytoriów Red Hata. Więc to dosyć ciekawa rzecz, gdybyście chcieli zbudować swoje własne laboratorium możliwie blisko odpowiadające komercyjnej ofercie Red Hata, możecie sobie użyć repozytoriów CentOSowych i one znakomicie się sprawdzają.
Można użyć modelu upstream, można użyć modelu community. Są różne strategie na to, żeby te pakiety włączyć. Jak to sprawdzić, czy to działa? Bierzemy sobie naszą maszynę, robimy sobie yum search, ceph. I tu będzie pakiet, będzie tych pakietów raptem chyba 3 czy 4 sztuki. I nazwa pakietu już Wam powie dokładnie, co on osobą oferuje. Czekamy chwilę. I tutaj u mnie na samej górze ekranu, w tej więcej jest napisane, pakiet nazywa się CentOS Release Ceph Hammer i CentOS Release Ceph Jewel. To są wersje, które są traktowane jako wersje stabilne. Co druga wersja jest stabilna, co druga jest deweloperska. Co N wersji również wydawany jest Ceph w wersji LTS-owej, czyli Long Term Support. Deweloperzy będą ją utrzymywać aktualną przez dłuższy okres czasu niż pozostałe. My chcemy użyć Jewela, to jest relatywnie nowa wersja. Więc robimy sobie na wszystkich trzech maszynach teraz yum install CentOS release ceph jewel. Oczywiście warto dodać przełącznik minus Y, żeby nas nie pytał. CentOS ceph release jewel minus Y i tu również yum install minus Y CentOS ceph release jewel. Tu literówka mi się wdała. OK. Tak? Ja zapomniałem, że mamy aktywnego i w pełni świadomego realizatora wideo. No dobrze. Tam, gdzie się wam repozytoria dodały, można zrobić sobie po prostu na przykład yum search ceph OSD i zobaczyć, czy jest w repozytorium pakiet oferowany. To jest jeden z komponentów serwerowych. Yum search ceph myślnik OSD. Jest to jeden z najważniejszych komponentów ceph-a, z którym gadamy, tak naprawdę docelowo. Jeszcze go nie instalujemy. Na razie sprawdzamy, czy on jest. Potwierdźcie sobie, sprawdźcie, czy na pewno na wszystkich trzech maszynach widać pakiet ceph OSD. To znaczy, że repozytoria są skonfigurowane poprawnie i możemy zabrać się za ciąg dalszy. Jesteśmy już prawie przy końcu. Gdyby nie te małe problemy techniczne, to już dawno byśmy mieli to pozamiatane. No ale cóż, jakby... Gdzie drwa rąbią, tam... Co się sypie? Wiewióry, tam wiewióry lecą. Dobra. Na maszynie numer 1, tam gdzie zainstalowaliście teraz repozytorium, ona będzie naszym serwerem instalacyjnym, więc na nim potrzebujemy Ansible'a. Po to był nam między innymi Apple, ponieważ w Apple'u mamy dosyć nową, dosyć świeżą wersję Ansible'a. Na maszynie numer 1 robimy sobie teraz yum install Ansible. A, moment, bo tu możemy zrobić tak, scaled, filunia, a, ta, brush, lepiej nie mówić, dobrze, u mnie się zainstalowało, to wam dam chwilę, żeby się zdążyło u was to również zainstalować. To było repozytorium z cephem, to jest pakiet CentOS, myślnik ceph, myślnik release, myślnik jewel. Już pokazuję. Tu wam pokażę po prostu polecenie history. Nie wiem, czy to nie będzie większe od tego, co było w konsoli.
Czy tutaj widać to, co jest napisane, czy nie bardzo? Tu jest widać. No to proszę history. Yum install CentOS release Ceph Jewel. Polecenie numer 35 u mnie w historii. Nie, nie, nie jest inne. Tu padło pytanie od Tomka, czy jak się instaluje OpenStacka RDO na CentOSie, tam też się jakieś pakiety pojawiają, to CentOS ma bardzo aktywną społeczność tych opiekunów różnych podsystemów i jednym z SIG-ów jest właśnie, to się nazywa IaaS SIG, czyli Infrastructure as a Service, i to są goście przygotowujący paczki RDO. Bo projekt RDO ostatnio przemigrował, on to już nie jest projekt samodzielny, tylko to jest podprojekt CentOSa. I tam jest projekt nazywający się Ceph Release, nie, Ceph OpenStack Release Newton, Ceph OpenStack Release Okata, zaraz będzie Pike, więc jakby oni przygotowują te paczki. Stąd się bierze podobieństwo, bo są też pakiety w CentOSowych SIG-ach, są pakiety z OpenShiftem, z Revem, czyli z OVIRTem, z OpenShiftem, z OpenStackiem w wersji Newton, Mitaka i Okata lada chwila będzie też. No dobrze. To jest zrobione, to jest zrobione. To mamy zrobione, to jest zrobione. Network dyski, firewall, klucze. Wszystko jest. CentOS Ansible zainstalowany. No dobra. To teraz możemy przejść do samego gęstego już. Zakładam, że większość już jest po drugiej stronie lustra. Raczej tak. Więc znowu musimy puścić klawiaturę. Sięgniemy przeglądarką, żebyście wiedzieli skąd ten projekt w ogóle się wziął. Czyli instalator Ceph'a. To nie jest wynalazek jakiś taki zupełnie projekt poboczny, to nie wzięło się z powietrza, tylko jest to oficjalny podprojekt prowadzony przez deweloperów Ceph'a. Jeżeli sobie otworzycie GitHuba /Ceph, to tu jest lista podprojektów, tu mogę akurat font zrobić ręcznie trochę większy. Zwróćcie uwagę, tu jest 5 projektów, mianowicie Ceph, Ceph Ansible, Ceph Deploy, Ceph Client i Tuthology. Ceph to jest sam komponent serwerowy, to jest repozytorium gitowe na GitHubie, repozytorium samego Ceph'a, tu jest samo gęste. Ceph Deploy to jest stare narzędzie używane kiedyś jeszcze do deploymentu Ceph'a. Ono jest dużo prostsze, dużo więcej kamienia łupanego, dużo więcej młotka i taśmy klejącej. Tak naprawdę wykonuje się komendę Ceph Deploy raz, drugi, trzeci, piąty, 12 razy ją trzeba odpalić, żeby uzyskać taką samą konfigurację, którą Ansible zrobi nam jednym poleceniem. To całość jest napisana w Pythonie, jedno i drugie jest napisane dużo kodu jest napisanego w Pythonie. Ceph Deploy nie nadaje się zbyt dobrze do deploymentu i do powiększania większych instalacji, natomiast jeżeli zaczniecie od razu od Ceph Ansible, to będziecie mogli sobie ten mały swój lab w dowolnej chwili powiększyć na przykład do 2000 serwerów. To jakby da się to zrobić. Wykonanie tego samego za pomocą projektu Ceph Deploy to byłaby straszna droga przez mękę. Natomiast przeskalowanie małego projektu na wielką instalację robi się szalenie proste z wykorzystaniem Ceph Ansible. Zresztą zaraz zobaczycie mechanikę, jak to działa. Żeby z tego instalatora skorzystać, najprościej jest po prostu wykonać git clona tego repozytorium. Więc na maszynie Ceph 01 doinstalujemy sobie gita. Yum install git. Sprawdzamy tylko, czy się uruchamia. Świetnie. I teraz tą operację możemy wykonać jako root, możemy wykonać jako dedykowany użytkownik, możemy z konta roota jak najbardziej to zrobić. Musimy wykonać sobie teraz git clone następującego adresu http://github.com/ceph-ansible.git. Sklonuje nam się teraz ten cały moduł. To jest bardzo szybka operacja. Całość wszystkiego razem ma 5 megabajtów. Teraz tak, jeżeli będziecie mieli do czynienia z Ceph'em dystrybuowanym przez Red Hat'a, to oni w swoich repozytoriach przygotowują pakiet nazywający się Ceph Ansible, który zawiera dokładnie to, co myśmy teraz gitem sobie zaciągnęli. W CentOSie takiej paczki nie ma.
Ale my jej nie potrzebujemy, wystarczy sobie gitem zaciągnąć te repozytorium i go po prostu z niego zacząć korzystać. Czekamy teraz na to, aż wszyscy wykonacie git clone'a. Pytanie? Dlaczego nie? Jak najbardziej. Tak. To jakby pytanie, które nie padło, ale mi się w głowie urodziło. Ja lubię czasami z mądrym porozmawiać. Ten projekt, to jest oficjalny projekt, że tak powiem, błogosławiony przez deweloperów Cepha. Przygotowali sami playbooki, przygotowali role, przygotowali makra, wszystko sobie opisali elegancko i to jest na dzień dzisiejszy przez nich rekomendowana metoda instalacji samego Cepha. Jest jeszcze instalator graficzny, który jest rekomendowany przez Red Hata jako metoda instalacji, ale jeżeli lubicie pogrzebać, mieć brudne paznokcie i pogrzebać czasami w brudzie, to jest dużo bardziej seksowna metoda instalacji, dużo więcej takiego małego hakowania jest. Bo przeklikać się przez graficzny GUI to potrafi każdy, a pobawić się Ansiblem to już nie każdemu przejdzie. No dobra, zakładam, że wszyscy już teraz macie z tego git clone'a wykonanego, to zanim sobie go skorzystamy, musimy skonfigurować teraz kilka definicji w konfiguracji i muszę wam wyjaśnić teraz, jakie rodzaje funkcji w Cephie mogą nasze serwery pełnić. Pierwszym rodzajem takiej roli to są tak zwane monitory. Monitory w Cephie to są serwery dedykowane, fizyczne serwery lub maszyny wirtualne. W zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby były to VM-ki, ponieważ te maszyny nie mają wymagań żadnych natury sprzętowej nadzwyczajnych. Mony to są tylko demony komunikacyjne, z którymi komunikują się nasi klienci na dzień dobry. To są takie punkty informacyjne, do których klient przychodzi i mówi: dzień dobry, chciałem się zapytać, gdzie są moje dane. I następnie z monitorem klient wykonuje dialog, gdzie dowiaduje się monitor dowiaduje się od klienta, jaką metodą komunikacyjną chciałby on z nami rozmawiać, czy to będzie Rados Gateway, czy to będzie File System, czy to będzie OSD, czy to będzie RBD, która metoda jest komunikacyjna. Gdy już się dowiemy od klienta, jaką metodą się chce z nami komunikować, to mówimy mu: tu są adresy IP albo hostname, do których masz się teraz połączyć i z nimi rozmawiać dalej. Czyli monitory są pierwszym punktem komunikacji klienteli z naszym Cephem. To jest pierwsza rola. To są bardzo ważne serwery, ponieważ tak naprawdę to one dbają o to, żeby klastr w całości był spójny. Tak naprawdę formują one kworum, głosują między sobą, ustalają, kto ma aktualną bazę naszej konfiguracji, kto ma aktualną kopię naszej konfiguracji. I to jest istotne, żeby tych monitorów było co najmniej 3, a może więcej, natomiast na pewno liczba nieparzysta. Dlaczego? Dlatego, żeby nie wystąpił w prosty sposób split brain. Żeby nie było sytuacji, że monitory pękną na pół, stracą kworum i nasz cały klaster umrze. Dlatego zawsze mamy co najmniej 3 sztuki. Teraz tak, te reguły nie trzeba się bardzo religijnie trzymać. Jeżeli robicie małą instalację, możecie postawić sobie 2 monitory. Natomiast jeden raczej nie zadziała, bo nie będzie w stanie sam ze sobą zestawić kworum. Dlatego absolutne minimum to są 2, natomiast tak praktycznie, realistycznie zawsze odpalcie sobie co najmniej 3 sztuki. To jest pierwsza rola. Drugą rolą, jaka jest istotna w Cephie, to są te Rados Gateway'e. To są komponenty serwerowe, są to serwery HTTP, najczęściej Apache lub Nginx'y, które otrzymują od naszych klientów requesty, aby obsługiwać protokół Object Storage. Czyli dostajemy zapytania zgodne z protokołem S3, zgodne ze Swiftem. Ceph potrafi być po prostu gatewayem samodzielnie, jest serwerem typu Object Storage. To nie jest technologia, która w Polsce jeszcze jest popularna. W tej chwili firmy dopiero się przymierzają do tego, jak się za to zabrać, ale jest to niebywale ciekawe rozwiązanie bardzo gigantycznego problemu. Jak zbudować na przykład storage, w którym mogę mieć w płaskiej strukturze 30 miliardów obiektów? Nie ma file systemów na dzień dzisiejszy, a przynajmniej ja nie wiem, czy istnieją... O, dziewczyny przyszły.
Nie wiem, aby istniał file system, który przetrwa taką ilość obiektów w jednej płaskiej strukturze. Mówiąc wprost, robicie sobie LS-a w katalogu i czekacie 3 dni, zanim on wypluje output. Tam, gdzie klasyczne POSIX-owe file systemy się przestają skalować, właśnie ze względu na to, że mamy jedną płaską, bardzo dużą strukturę, tam object storage działają absolutnie genialnie. One się skalują, czas wyszukania obiektów praktycznie nie wzrasta, a na pewno nie wzrasta proporcjonalnie do wielkości object storage'u. Więc Rados Gateway'e to są dedykowane maszyny, które są punktami styku naszych klientów, czyli naszych aplikacji właśnie za pomocą object storage'u. Trzecia rola, która może nas interesować, to są tak zwane MDS-y, metadata serwery. To są punkty styku z naszym SEF-em, jeżeli klienci używają czegoś, co się nazywa SEF File System. To jest z kolei w pełni zgodny z POSIX-em system plików, którego można używać kliencko na Linuxach, po prostu tak jakbyście używali, szukając najbliższej analogii, tak jakbyście zamontowali sobie po prostu NFS-a. Mount minus TNFS, montujemy sobie zasób i robimy LS, CD, PWD, echo i tak dalej, RM-y, wszystkie normalne operacje wykonujemy, jakby to był lokalny system plików, chociaż tak naprawdę wszystkie operacje lecą, trawersują przez sieć, lądują w naszym SEF-owym klastrze, a wy gadacie właśnie z tymi MDSS-ami. I czwarta, moim zdaniem najważniejsza rola, tak administracyjnie, to jest coś, co się nazywa OSD, SEF OSD, to są te serwery, z którymi komunikujecie się, kiedy używacie mechanizmu RBD, Rados Block Device. To będziemy sobie dzisiaj ćwiczyć, zobaczycie, jak się z tego korzysta. Więc mamy takie cztery role. Jest ich trochę więcej, ale nad tymi czterema rolami musimy się najbardziej pochylić. Teraz tak, instalator Ansible'owy, ten SEF-owy instalator Ansible'owy konfiguruje się szalenie prosto. Zaczynamy od tego, że musimy sobie stworzyć, robimy to teraz razem, plik etc Ansible hosts, to jest plik inwentarza Ansible'owego, czyli mówiąc krótko spis systemów, którymi Ansible może zarządzać. I tutaj akurat wykorzystujemy bardzo fajną cechę, mianowicie tworzenie grup. Zwróćcie uwagę, ten dokument domyślnie jest zakomentowany. Całość jest zakomentowana, to jest przykład, jak się go używa. No i tutaj mamy jakąś listę, system nazywając się green, blue, po IP-ku jeden system, po IP-ku drugi system. To jest lista naszych maszyn, którymi możemy zarządzać. Ale w Ansible można, mając dużo systemów, którymi zarządzacie, możemy się do nich odwoływać nie per konkretna instancja, tylko możemy sobie je poustawiać w grupy. Web serwery, serwery bazy danych, file serwery, firewalle, routery. Przypominam, że Ansible ma tą gigantyczną przewagę nad Puppetem, że można nim konfigurować praktycznie wszystko, do czego można się zaSS-ować. Więc są oficjalne moduły Ansible'owe do routerów Cisco. Proponuję poczytać najnowsze ogłoszenia bezpieczeństwa. Wczoraj na Sakuraku padł taki gigantyczny news, że ileś tam tysięcy urządzeń jest w tej chwili podatnych i to jest, jeżeli dobrze pamiętam, jest to Remote Code Execution i to taki bardzo poważny na prawie wszystkich switchach Cisco. Mając Ansible'a, można się zalogować do tych naszych switchy, sobie je rekonfigurować i tak dalej, ponieważ pracujemy bezagentowo. Tutaj stworzymy sobie trzy grupy, nie będziemy używać czterech, użyjemy sobie trzy grupy hostów, mianowicie zdefiniujemy sobie Mony, OSD-ki i Rados Gateway. Jeden. Tak dla sportu, żeby zobaczyć, czy to działa. Definicja grupy to jest wykorzystanie nawiasu klamrowego, nazwa grupy i wypisanie hostów, które mają się w niej znajdować. Nasza konfiguracja w związku z tym będzie wyglądała w ten sposób. Lecimy sobie na koniec pliku i dopisujemy sobie w nawiasie kwadratowym OSDs i podajemy sobie, że to będzie SEF01, OSE Club i wstawiamy sobie kolejne dwie maszyny, ponieważ wszystkie trzy będą pełniły tą rolę. SEF01, SEF02 i SEF03. Teraz, gdyby nasz setup był większy, gdybyśmy tych VM-ek mieli 7, 8, 10 sztuk, to mógłbym się pobawić w taką ekstrawagancję i zrobić sobie trzy monitory dedykowane. Ale że chcemy mieć działający klastr, wy nie będziecie z kolei na nim liczyć, nie wiem, nie będziecie robić faktoryzacji albo nie będziecie bitcoinów liczyć, mam nadzieję, to połączymy te role ze sobą. Mianowicie monitory i OSD-ki to będzie ten sam system. Tutaj możemy sobie na to pozwolić, natomiast w warunkach bojowych jest mocna sugestia, aby OSD-ki i mony to były systemy, które są od siebie oddzielone, żeby obciążenie jednego komponentu nie wpływało na drugi komponent. No, nie chcemy takiej sytuacji, gdzie bardzo dużo operacji wejścia-wyjścia
powoduje, że nam monitor przestaje odpowiadać, bo jest zarżnięty właśnie obsługą AI-ków. Tutaj natomiast do celów edukacyjnych w zupełności możemy sobie na to pozwolić. Więc otwieramy nawias klamrowy, piszemy sobie mons i wpisujemy tą samą listę hostów, czyli SEV01, OSEC Lab 2 i 3. 2 i 3. Gdybyśmy sobie chcieli teraz zdefiniować na przykład nasze MDSS-y, czyli nasze serwery od SEV File Systemu, czy nasze Rados Gateway, to się po prostu kolejne sekcje dodaje i wypisujemy sobie, które hosty będą pełniły jaką rolę. Tu sobie wstawimy RGWS i tu wpiszemy sobie SEV03, OSEC Lab. Po prostu trójka będzie pełniła taką rolę. No dobrze, ta konfiguracja wygląda w tej chwili koszernie. Zresztą zwróćcie uwagę, tu jest taki ładny przykład, gdzie można używać takich range'y. Jeżeli te maszyny mają nazwy sekwencyjne, numerycznie sekwencyjne, to można użyć takiego wyrażenia. To będą akurat całe trzy systemy. Będzie DB-99 do DB-101, czyli całe trzy maszyny, ale można mieć gigantyczny range, 200 serwerów ponumerowanych sekwencyjnie od 001 do 200 albo do 199. I on automatycznie zrozumie, że chodzi wam o wyrażenie regularne. Piotr nie śpi. Czytasz coś na telefonie. Okej. Okay. Nie zanudzam jeszcze. Jeszcze, dzięki. Dobra, zapisujemy zmiany w naszym pliku. Swoją drogą, jak już zrobimy instalację i stwierdzicie, że chcecie na przykład ten klaster powiększyć, to dodajecie sobie kolejne VM-ki, otwieracie ten plik, dopisujecie do niego kolejne hostname'y i odpalacie naszego playbooka. To będzie ostatni krok, który sobie zrobimy przy setupie i on bardzo inteligentnie pominie maszyny, które już są skonfigurowane, nie robiąc im żadnej krzywdy, dokonfiguruje te, które nie były wcześniej skonfigurowane, dołączy je do klastra, porestartuje usługi, poformatuje dyski i automatycznie nam powiększy infrastrukturę. Simple, nice, elegant. Dobra. Teraz tak, wykonaliśmy git clone'a, więc macie w katalogu bieżącym katalog SEV Ansible. Chcę, żebyście tam teraz sobie do środka weszli. I tutaj tak naprawdę nas interesują dwa pliki. Interesuje nas plik site.yaml, to będzie nasz faktyczny playbook, oraz katalog nazywający się group vars, w którym są definicje makr, jak ten playbook ma być wykonany. Zaczniemy od tego, że musimy zmienić nazwę pliku, czyli robimy sobie cp site.yaml do site.yaml sample, przepraszam, do site.yaml. I w tym pliku tak naprawdę niczego robić nie musimy. To jest sama definicja playbooka, niego się nie konfiguruje. Konfiguruje się nasze definicje rule, w jaki sposób będziemy playbook wykonywać. Po zrobieniu tej kopii wchodzimy do katalogu groupvars. I tutaj znajdziecie całą litanię plików nazywających się coś tam sample. Nas interesuje kilka plików. Nas interesuje plik all.yaml.sample, interesuje nas plik mons.yaml.sample, interesuje nas osds.yaml.sample i tak, mons i rgws. RGWS. Zresztą zrobiłem błąd w definicji, to się nazywa rgws, a nie rwgs. Od razu zróbcie poprawkę, czyli otwieramy sobie etc ansible hosts i robimy sobie z tego rgws. RGWS, wszystko się zgadza. Te pliki, które wymieniłem, musimy teraz pozmieniać nazwy, więc robimy sobie po prostu cp, all.yaml, sample do all.yaml. Kopiujemy sobie plik mons.yaml.sample do mons.yaml. Kopiujemy sobie osds.yaml.sample do osds.yaml. I kopiujemy sobie rgws.yaml.sample do rgws.yaml. Jeżeli nie chcecie customizować konkretnych detali związanych z danym serwerem, na przykład nie instalujecie frontendu NFS-owego, bo takowy można skonfigurować, zostawiacie plik w formie sample, on sobie użyje wartości defaultowych, więc tak na dobry ład, gdybyście nie chcieli skonfigurować w ogóle OSD-ków, jest to durny scenariusz, ale załóżmy, że nie chcecie, to w ogóle tego pliku nie dotykacie. No dobra, robimy sobie w takim razie jeszcze raz LS-a i musimy teraz całe to ustrojstwo skonfigurować. To jest najtrudniejszy element całej konfiguracji. To jest ustalenie, co tak naprawdę my chcemy osiągnąć. Zaczniemy od tego, że otwieramy sobie vimem all.yaml i tu przydaje się yaml, ponieważ będzie robił nam highlighting. Głównie komentarze, ale zawsze lepiej, lepsze to niż nic.
Vim. Hear what I mean, not what I say. To powtórzę, żeby w napisach później było widać. Otwieramy ten plik konfiguracyjny Vimem, nie YAMLem. No dobrze, przewijamy sobie ten plik do miejsca, gdzie jest definicja cluster dwukropek sef. To jest nazwa, jak się nazywa nasz klastr. I to jest fajne, że ten instalator może zarządzać wieloma klastrami jednocześnie. Może mieć w konfiguracji wypisanych kilka ich, może mieć oddzielne pliki konfiguracyjne i kilkoma klastrami jednocześnie zarządzać. Nie ma potrzeby, żebyście tę nazwę zmieniali, więc możemy sobie tę nazwę domyślną zostawić. Klastr będzie się po prostu nazywał Ceph. To będzie jego nazwa. Gdybyście mieli ich więcej, możecie je ponazywać na przykład pod rolę, jaką pełnią, produkcja, QA, testy, nie wiem, playground, cokolwiek. Można sobie te klastry ponazywać. Jedziemy sobie powolutku do dołu. I teraz musimy wybrać, jedziemy daleko, 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 aż znajdziemy sobie coś, co się nazywa Ceph Origin, taka dyrektywa, Ceph Origin. I tutaj zwróćcie uwagę, można wybrać upstream, distro albo local i poniżej w komentarzach macie wyjaśnione, co to znaczy. My będziemy używać pakietów dystrybucji, po to było to ręczne dodanie repozytoriów, żebyśmy użyli konkretnego repo. Odhaszowujemy sobie tą deklarację. I robimy sobie zamiast upstream Ceph Origin distro. No dobrze. No ale sobie przewijamy to trochę niżej. Jeszcze i szukamy takich ważnych, tak naprawdę ważnych elementów. Tu poniżej mamy deklarację. Jeżeli wybrałeś instalację typu upstream, to skąd będzie ciągnęła pakiety i tak dalej. Dalej jest informacja o wersjach. My sobie użyjemy Hammera, którego w tym przypadku nie musimy deklarować wprost. Zaraz wam pokażę miejsce, które nas tak naprawdę w konfiguracji tutaj interesuje. To. Znajdujemy sekcję nazywającą się Ceph Configuration. Przewijamy sobie ten dokument do sekcji Ceph Configuration i tutaj mamy taki parametr FSID, a następnie zmienną, która zostanie wygenerowana. Robimy sobie tak naprawdę, odhaszowujemy generate FSID. Tutaj jeżeli odhaszujecie wartość FSID i wpiszecie ją z łapki, konkretnie wygenerujecie sobie UID. Swoją drogą, jak UID wygenerować? Jakim poleceniem? UID again, wygeneruje nam się randomowy UID, możemy go sobie tutaj wstawić i to będzie nasz unikalny identyfikator całego klastra. Następnie chcemy włączyć mechanizm CephX. Na ten temat są dosyć różne zdania podzielone, głównie wynikające z tego, że ludzie pracujący na Cephie początkująco kompletnie nie rozumieją, jak działa autentykacja. Chcemy mieć włączonego CephX-a, chcemy, żeby wymagane było autoryzowanie się do klastra w momencie, kiedy on działa. Zostawiamy sobie tutaj CephX true. I dalej mamy bardzo ważne trzy parametry, które skonfigurują nam klienta. Czyli automatycznie, jeżeli gdzieś będzie zdeployowany klient, będzie miał on włączone RBD cache true, RBD cache write true until flash i RBD concurrent management ops 20. To są wartości domyślne, ale ich jawne zdeklarowanie nie przeszkodzi nam w niczym. Kolejny taki istotny element, gdybyście chcieli, jeżeli zbudujecie sobie tego laba i stwierdzicie, kurczę, fajnie to działa, spróbujmy teraz to pożenić z różnymi wynalazkami, to jedną z pierwszych rzeczy, która wam do głowy przyjdzie, to jest pożenienie Cepha z QEMU lub z libwirtem, bo ten mechanizm zdalnych urządzeń blokowych to jest absolutnie doskonały backend dla maszyn wirtualnych. I teraz, żeby zrobić to, jak Pan Bóg przekazał, to musielibyście sobie jako część instalacji potworzyć specjalne katalogi. Tu jest dyrektywa RBD Client Directories, którą możemy ustawić na true i to podczas deploymentu automatycznie te katalogi nam utworzy. W tej chwili tego nie docenicie, ale jak zaczniecie integrować to z QEMU albo z libwirtem, zobaczycie, że o, całe szczęście, że to zrobiłem, nie będę musiał teraz wymyślać koła na nowo. Jeżeli nie będziecie integrować Cepha z niczym zewnętrznym, możecie ten parametr zignorować. Ale raczej jestem przekonany, że prędzej czy później dojdziecie do momentu, kiedy będziecie chcieli to ze sobą pokleić. Przewijamy sobie tutaj niżej. Jeżeli pamięć mnie zawodzi, to tutaj już więcej. Jeszcze dwa ważne elementy. Monitor interface oraz monitor address. To jest deklaracja, na którym interfejsie sieciowym i w której sieci nasze monitory będą dostawały zapytania od klientów. I ta deklaracja musi być przez was jawnie
podana. Jeżeli chodzi o monitor interfejs, musimy podać nazwę interfejsu. Te maszyny wirtualne są identyczne, więc nie ma tu problemu z tym, że nazwy są różne. Na chwilę możemy wyskoczyć z naszego VI-a, zrobić sobie polecenie IPA i sprawdzić, jak się nazywa interfejs. U mnie nazywa się on NP0S3. Dziękujemy Ci, Leonard Petering, za friendly network names. Nie, predictable network names. Więc nazywa się to ENP0S3. Wracamy do naszego configa i tu wstawiamy sobie nazwę interfejsu. ENP0S3. A w przypadku monitor adresu podajemy sobie nasze 10.02/0/24. To jest ważny element. Bez tej deklaracji interfejsu ten Ansible się wysypie podczas instalacji, więc to trzeba to jawnie zadeklarować. Teraz kolejna rzecz. Gdy buduje się dużego, dorosłego SEFa, to spina się ze sobą kilka różnych typów dysków. Znaczy, może inaczej. Można zbudować całą konfigurację z wykorzystaniem po prostu, nie wiem, 200 dysków rotacyjnych, SAS-owych, albo, nie wiem, 200 dysków Nearline SATA, ale wtedy cała infrastruktura będzie miała zupełnie płaską charakterystykę uruchomieniową. Wydajność będzie całkowicie kompletnie płaska. Można natomiast użyć szybszych i wolniejszych dysków, na przykład szybkich enterprise'owych SSD-ków i rotacyjnych dysków Nearline SATA na przykład, do tego, żeby oddzielić od siebie operacje zapisu i odczytu. Ktokolwiek z Was administrował większymi serwerami, być może kiedyś używaliście czegoś takiego jak External Journal w X4 albo External Journal w XFS-ie. Tam się da coś takiego zrobić podczas tworzenia file systemu, można oznaczyć, które urządzenie zewnętrzne będzie naszym journalem. To jest jedna z najprostszych sztuczek, które można, to jest jeden z najlepszych prezentów, jaki można zrobić naszemu systemowi wejścia-wyjścia, to odseparować na dwa różne urządzenia zapisy i odczyty, czyli tak zwany external journal. W SEFI jest dokładnie ta sama zasada. Możemy sobie postawić w naszym serwerze komplet dysków SSD, które będą pełniły rolę journali, czyli do nich piszemy w pierwszej kolejności i tylko do nich piszemy, a dyski rotacyjne służą tylko i wyłącznie do odczytu. Jeżeli taką kombinację sobie zrobimy, uzyskujemy taki paradoksalny setup, gdzie zapisy są szybsze od odczytów. No to jest, wydawać by się mogło, niemożliwe, a jednak da się. Zapisy są szybsze od odczytów. Piszemy do SSD-ków, czytamy z dysków rotacyjnych. Teraz uwaga, my robimy sobie malutki setup, mały setup, więc zrobimy tak, że na tym samym dysku będzie partycja, która jest journalem i na tym samym dysku jest partycja, na której są dane. Nie jest to setup idealny, ale do celów edukacyjnych jest good enough. I tutaj mamy taką deklarację jak journal size, gdzie definiujemy sobie teraz, jakiej wielkości ten journal ma być wykrojony. Nasze dyski mają po 2 GB, więc zrobimy sobie 512-megabajtowy journal. Znajdujemy sobie tą sekcję journal size, i tu robimy sobie 512, to jest w megabajtach podane, więc nie 5 giga, tylko pół giga. To znaczy, że z każdego dysku on zostanie spartycjonowany na pół gigową partycję journalową i 1,5-gigabajtową partycję na dane. Chodzi też o to, żebyście później mieli łatwo mogli się zorientować, która partycja do czego służy. Oczywiście to nie jest koniec tego setupu, czy w tym dzisiaj to jest prawie koniec tego setupu, już niewiele będziemy w nim grzebać, ale gdybyście robili deployment wielkiego SEFa, to tu naprawdę można daleko, daleko pojechać do lasu, ustawiając zewnętrzne żurnale, ustawiając multi-żurnale, robiąc jeszcze data tiering i kilka jeszcze innych fajnych rzeczy. Pamiętajcie, to jest bardzo prosty setup, początek konfiguracji. Pytanie. Pytanie brzmiało, jak dobrać, jeżeli dobrze rozumiem intencję Twojego pytania, jak dobrać wielkość journala? Mniejszy czy większy? No to generalnie większy zawsze jest lepszy od mniejszego, to oczywiste. W tym przypadku chodzi o to, żeby, to jest trochę, znaczy, jako że to jest journal dyskowy, to nie ma problemu z tym, że dane lądują w journalu i wtedy wystąpi awaria prądu. Bo jeżeli zostały skomitowane do journala, to one już są traktowane, że już są na miejscu, czyli posiadanie wielkiego journala na zasadzie 20 GB, to nie jest problem. Po prostu commit zostanie wykonany po restarcie, czy też po ponownym sformowaniu się klastra. Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że zrobienie dużego journala, czy też generalnie dużych buforów w pamięci przyspiesza działanie systemu dyskowego, mówiąc tak generycznie. Ale powoduje gigantyczne ryzyko, że jeżeli mam na przykład 2 GB niezapisanych danych w RAMie,
w buforach i zabraknie jej prądu, to sorry winetu, ale te wszystkie dane poszły do piachu. Tu tego problemu nie ma, dlatego tłumaczę, że można się pokusić po gigantyczny journal i nie ma ryzyka utraty danych. Tak, znaczy to nie wszyscy słyszą, więc dane prędzej czy później muszą być przepisane z journala do dysku docelowego. Tak, tylko to się dzieje z bardzo niskim priorytetem i w momencie, kiedy nikt nie patrzy. Czyli w momencie, kiedy mamy takie idle IO cycle, Boże, jak to strasznie brzmi, wolne, nieużywane cykle systemu wejścia-wyjścia, to wtedy dane dopiero spływają. One sobie mogą spływać powolutku z jakimś obciążeniem, z jakimś opóźnieniem, kiedy nikt nie patrzy. Jeszcze raz? Tak, czyli prędzej czy później chcemy wymusić, żeby jednak ten journal został skomitowany. Więc duży, ale nie ogromny, bo może być sytuacja, że będziemy bardzo długo czekali, aż dane spłyną do samego dysku docelowego. Generalnie szacuje się to w ten sposób, że mierzy się na systemie bazowym, na systemie wzorcowym mierzy się fluktuacje danych. Ile jest operacji wejścia-wyjścia generycznie, ile procent stanowią operacje zapisu w kwancie czasu, to jest zawsze procentowo jakaś wartość. I można to tak doszacować, żeby ten journal nam się nie przepełnił, a zarazem, żeby się nie skończył, a zarazem, żeby nie był zbyt wielki. Więc tak dookoła mówiąc, to nie ma takiej odpowiedzi, 8 giga to jest dobra wartość. To nie jest tak. To trzeba zawsze oszacować. Prawie idealnie jak z tuningiem MySQL-a. Nie ma jednej generycznej rady, która mówi tak, ustaw, nie wiem, cache InnoDB na wartość 512 i koniec, bo to zależy. Mam nadzieję, że trochę dookoła ci odpowiedziałem na pytanie. Dobra, ustawiamy sobie journal size. Możemy ustawić, nie musimy tego tu robić. Teraz zwróćcie uwagę, tu jest deklaracja, jak domyślnie zostaną założone file systemy na naszych OSD-kach. To będą XFS-y. Jeżeli wam się XFS-y nie podobają, to sobie tutaj zmieniacie OSD MKFS type na... I są trzy możliwości. X4, XFS i... Co jest trzecim ulubionym? Razer? Nie, Razer siedzi w pierdlu. I długo nie wyjdzie. VXFS, próbujmy dalej. BetterFS, tak jest. Ja wszystkich będę cały czas namawiał do próbowania, testowania, instalowania swoich systemów na BetterFS-ie. Zobaczcie, jaki on jest super lekki, jaki jest super szybki i jaki elastyczny. Tak naprawdę można nim robić wszystko. I paradoksalnie najbardziej odporny na awarię, chociaż cały czas nikt jeszcze nie postawił na nim tej pieczątki, że on jest stable. Tak swoją drogą, nie wiem, jak to miałoby wyglądać. ONZ wypuści jakąś rezolucję mówiącą, że od dzisiaj, 1 kwietnia 2017, uznajemy, że BetterFS jest stable. Można zmieścić file system i to w locie. Tak? Można mieć subwoluminy, kompresję, defragmentację, FSCK w locie i tak dalej, i tak dalej. Jest SSD aware, jest allocation aware. Naprawdę jest przepiękny file system. Rekomenduję wam, żebyście się z nim bliżej poznali w wolnej chwili. Nieprawda. XFS-a nie zmniejszysz. Kompresja stratna. Jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, to tutaj więcej nic nie musimy robić, więc ustawcie tylko ten parametr ostatni, który zmieniliśmy, czyli journal size na 512. Zamykamy plik, zapisujemy go, zamykamy. Możemy sobie teraz tylko spojrzeć jeszcze do monów i do OSD-ków, czy tam jest... W OSD-kach jest jeden ostatnie ustawienie, które... To jest ustawienie, które na samym końcu zmienimy, więc najpierw otwieramy sobie mons.yaml. Ja tylko szybko przejrzę, czy tu jest coś, co nas bardzo interesuje. FSID odblokowujemy. Monitor... SFX od monitor... Okej, okay. Wszystkie trzy odblokowujemy. Czyli FSID, Monitor Secret i SFX. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to nic więcej nas tu nie interesuje. Tu są jakieś ustawienia związane z OpenStackiem dedykowane, integracja z Dockerem. Więc tak naprawdę tylko i wyłącznie trzy parametry. FSID, Monitor Secret i SFX. Zapisujemy zmiany. I grande finale, czyli musimy wyedytować teraz, jak będzie zachowywał się deployment OSD-ków. No i to jest takie proste, ale bardzo skomplikowane, bo trzeba podjąć bardzo mądrą, bardzo ważną decyzję, mianowicie to jest osds.yaml.
To jest osds.yaml. Na pewno chcemy odblokować suffix true, żeby konfiguracja była spójna, żeby wszystkie komponenty uważały, że gadają za pomocą protokołu SFX, czyli autentykują się suffixem. I teraz deklarujemy, które dyski ma Ceph sobie wziąć w konfiguracji... O, już nie mówię wziąć. Które dyski w konfiguracji Ceph ma sobie wziąć jako swoje. I teraz tak, możemy deklarację zrobić jawną, pisząc sobie tutaj w liście devices, napisać coś takiego. DevSDB, DevSDC. On robiąc deployment, dotknie tylko i wyłącznie tych dysków, które są tu wypisane. Ale jeżeli macie wielką instalację, która na przykład składającą się z serwerów, które są różnych rozmiarów, jeden serwer ma 12 dysków, drugi serwer ma 18 dysków, a trzeci ma tylko 4, to jak to w jednym konfigu opisać? Jest tutaj coś, co się nazywa OSD Auto Discovery. Można to ustawić na true i teraz on zadziała w bardzo prosty sposób. Sprawdzi te dyski, które nie mają zamontowanych file systemów, i nie mają założonego żadnego, znaczy nie mają założonego żadnego, wróć, jeszcze raz, nie mają żadnej tablicy alokacyjnej, nie mają układu partycji po prostu. Czysty dysk. Jeżeli jest czysty, to on mówi, biorę, moje, oplułem moje, moje. Także to jest jedna metoda. Co? Tak, on musi, kompletnie dysk musi być pusty. Dlatego jak robiliśmy, dlatego zrobiliśmy sztuczkę z instalacją, zrobiliśmy instalację, a dyski dopiliśmy później, żeby nam Anaconda z tym niczego nie zrobiła. Deklarujemy sobie wprost devices SDB, SDC, bo nasze maszyny są tak skonfigurowane. Resztę zostawiamy. I teraz zwróćcie uwagę, tu jest takie duże, tłuste ostrzeżenie. Warning, enable only one scenario at the time. Achtung, achtung. Mamy, tych scenariuszy jest chyba 7 już w tej chwili. W jaki sposób możemy te dyski sobie podzielić na partycje, na segmenty, gdzie będą journale? Ponieważ wy robiąc deployment możecie zrobić tak. Jeden dysk, który jest cały jeden dysk journalem dla całego jednego dysku. Tak na bogatości. Nie wiem, 480-gigabajtowe SSD, który jest jednym wielkim journalem dla 4-terabajtowego dysku rotacyjnego. Da się tak. Jest to może niezbyt ekonomiczne, ale to jest najbardziej wypasiona konfiguracja. Ktoś powie, no dobra, trochę za drogo, zróbmy trochę bardziej oszczędnie. Możemy mieć tak zwany multi-split journal, czyli dysk, który podzielimy proporcjonalnie na partycje, i te partycje będą journalami poszczególnych dysków całych. Czyli mam jednego SSD-ka, 12 dysków pod spodem rotacyjnych, robię sobie 12 partycji i one są wszystkie journalami moich dysków rotacyjnych. Tak też się da. Potem jest konfiguracja, gdzie mamy tak zwaną kolokację, czyli partycja journalowa oraz partycja danych są na jednym dysku. Taki scenariusz też jest. I kilka jeszcze włączających szyfrowanie data diru, szyfrowanie metadanych, szyfrowanie jednego i drugiego. Nas interesuje scenariusz, który się tutaj nazywa... Teraz to znajdziemy. First scenario, po prostu. Pierwszy scenariusz. Journal and OSD data on the same device. Use true to enable this scenario. I tu macie wyjaśnienie, this will collocate both journal and data on the same disk, creating a partition at the beginning of the device, list devices under devices variable above or choose OSD auto discovery. Odhaszowujemy sobie ten parametr i robimy sobie z tego true. Ja szybciutko jeszcze sprawdzę, czy tu jest coś, co nas jeszcze interesuje. Nie. Jeszcze raz powiedz. Nie rozumiem wiele... Ale Ceph się nie stawia na dyskach z macierzy wystawionych. Tak, ale nie, nie, ale ja rozumiem ideę twojego pytania, ale bardzo cię przestrzegam, żebyś nie używał Ceph'a z dyskami z Fiber Channela. To jest średni najeża pomysł. Używa się dysków lokalnych. Lokalnych dysków, które są w maszynach. Nie używa się rajdów software'owych, nie używa się rajdów sprzętowych i nie sięga się do dysków, które leżą na macierzy. To jest taki śliski temat. Ale gdybyś, odpowiadając na twoje pytanie, gdybyś miał wiele ścieżek, to musisz włączyć multipatha i spowodować, żeby odwoływać się do urządzeń w ten sposób. No. No. Ale sześć półek dyskowych, w sensie po prostu dyski dołączone do serwera, no to one są podłączone jakimś wskaźnikiem, SAS-em jakimś.
No tak, no ale jeżeli to są DSFC, to traktujemy jako zewnętrzne dyski już. Jako nie DASy, tylko dyski sanowe. A jeżeli logika półki dyskowej maskuje to przed nami, po prostu pokazuje nam dyski skazi lokalne, no to to jest inna robota. Dobra, przejrzałem konfigurację do końca. Tu są kolejne scenariusze związane z Dockerem. Aktywacja. To teraz ten moment, kiedy albo się uda, albo się nie uda. Trzymamy kciuki. Nie, nie odblokowaliśmy. Jawnie zdeklarowaliśmy dyski SDB, SDC. Tak jest, scenariusz z kolokacją. I teraz tak, będąc tu, wychodzimy sobie z katalogu GroupVars, wchodzimy wyżej i tu jest nasz plik site.yaml, nasz playbook. No i teraz go sobie odpalimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może być wielki sukces, albo będzie wielki fail i będziemy poprawiać to w locie. Zobaczymy. Tak się dzieje, kiedy robi się improwizowane scenariusze. Znaczy, mi poprzednim razem n razy z rzędu wyszło, no ale laptop też mi działał dzisiaj rano, więc wolę dmuchać na zimne. Co? Limit faili chyba na laptopie wykorzystałem już w tym momencie. Zrobimy sobie tak, zanim odpalimy playbook, zrobimy sobie ansible-mping all. I... O, jest. Coś mi się tutaj nie stało. Jeszcze raz. A, zwróćcie uwagę. To jest... nadal nie zostało to zmienione. Jest otwarty bug w Bugzilli, żeby przy deploymencie Ceph Ansible wiedział, że sam siebie konfiguruje, żeby sobie zrobił połączenie typu local. Bo Ansible obsługuje połączenia zdalne za pomocą SSH Paramico albo też połączenia typu lokalnego. On teraz mówi, ej, nie mogę się zalogować. No rzeczywiście, musimy zrobić SSH Copy ID do samego siebie. Ceph01osak.lab. Podajemy hasło. I po wykonaniu tej operacji jeszcze raz pingujemy wszystkie hosty. Powinniście dostać 3 takie zielone okejki. Dopiero kiedy one są faktycznie na zielono, są potwierdzone, dopiero możemy zabierać się za konfigurację. Jeżeli na tym kroku macie jakieś problemy, to nie ma co nawet playbooka odpalać. Trzeba najpierw ten temat ogarnąć. Zrobimy teraz tak. Odpalimy playbook. Jako że on się odpala jakieś 10 minut, ludziom oglądającym nas w internecie wyświetlimy planszę, żeby mogli skoczyć sobie na kawę, papierosa, herbatę. My sobie tutaj coś, tak, my sobie tutaj piwo dolejemy czy coś. Widzimy się za kilka minut. Tak. Nie ma problemu, może być. Znaczy to się będzie bardzo szybko przewijało, więc, ale nie ma problemu, okej. No to w takim razie my po prostu wyłączymy audio, będzie sobie kino leciało samodzielnie, w niemym kinie, a reszta idzie sobie na kawę, papierosa, herbatę. No to jedziemy w takim razie. Ansible, playbook, site YAML. I uciekamy. Dobra. Witamy ponownie. Dzięki magii kina mamy już instalację skończoną. Miałem mały błąd w konfiguracji. Okazało się, że nie zapisałem zmian w pliku all YAML, nie skonfigurowałem sieci publicznej. Znaczy, powiedziałem, co macie skonfigurować, a sam tego nie zrobiłem. Szewc bez butów chodzi. Tak czy inaczej, instalacja jest zakończona. Na pozostałych maszynach jest, no, jest ponad 120-140 kroków wykonanych na każdej z maszyn. Jak najprościej i najszybciej teraz sprawdzić, czy ten Ceph działa. Więc maszyna, na której zrobiliśmy instalację, jeżeli wejdziemy sobie do katalogu etc. Ceph, to tutaj mamy plik konfiguracyjny, plik używany do autentykacji Cephx. Ceph Client Admin Keyring. To pierwsze słowo to jest nazwa klastra, a następnie nazwa, to jest słowo kluczowe client, następnie jak się on nazywa i keyring to jest słowo kluczowe. Ten plik tak naprawdę zawiera sekret Ceph Client Admin Keyring, który jest shared secretem między klientem a samym klastrem cephowym. W pliku ceph.conf znajdziecie natomiast informacje na temat sieci klastra, gdzie są monitory, jak z nimi komunikować się. Fajne jest to, że ta konfiguracja jest w tej chwili w pełni jakby samonośna.
Jak sprawdzić, czy SEF działa? Więc mamy po pierwsze polecenie SEF, status. I teraz, jeżeli je wykonacie, tutaj się wyświetli strasznie dużo informacji. Najważniejsza informacja, która tutaj jest, to jest health OK. Status naszego klastra health OK. Może pojawić się tutaj status health error, health warning, degraded i kilkanaście jeszcze innych kodów błędów, które mówią o tym, że coś poszło nie tak. Najczęstszym problemem, z którym ja się osobiście spotkałem, jest to, że między nodami naszego SEF-a rozjechał się czas. Domyślnie SEF jest bardzo wrażliwy na to, żeby ten czas między nodami był blisko siebie i pozwala na różnicę czasu wynoszącą 0,15 sekundy w każdym dowolnym momencie. Jeżeli to są maszyny wirtualne i są to maszyny na przykład na VMware, to wiecie, że one potrafią oddryfować kilkanaście minut w ciągu kilku minut. W ciągu 5 minut potrafi odjechać 25 minut czas, w górę lub w dół. Więc o tyle może być wymagające, o tyle trudne może być odpalenie SEF-a na VM-kach, że ten czas będzie nam odjeżdżał. Jak odjedzie, zaczyna się pojawić warning, health warn. Wtedy trzeba sobie radzić ewentualnie ręcznie odpalając NTP data lub można zrekonfigurować SEF-a w taki sposób, aby ta dopuszczalna granica błędu na przykład wyniosła pół sekundy. Jest ustawienie globalne, które ustawiamy w klastrze i mówimy pozwól na dryft czasu wynoszący do pół sekundy. To już nie jest taki, to nie jest już taki problem, żeby taki czas uzyskać. Co ciekawe, w maszynach fizycznych, jeżeli SEF-a odpalacie, to zjawisko praktycznie nigdy nie występuje. No chyba, że macie, na zdrowie, chyba, że macie jakieś kompletnie do bani zegar, nie wiem, bateria w BIOSie zaczyna szwankować albo plamy na słońcu powodują, że wam ten czas tyka szybciej albo wolniej. No dobrze. Jeżeli SEF status pokazuje, że wszystko jest OK, to można zacząć sobie z nim teraz dalej pracować. Instalacja jest skończona. Można sobie teraz to wszystko ładnie złożyć, zrobić ewentualnie jakiś snapshot i w momencie, kiedy będziecie chcieli nowe laboratorium odpalić, po prostu sobie ze snapshotu je przywracacie, odpalacie trzy maszyny i macie gotowego SEF-a. Co nas interesuje tutaj, to jest również informacja na temat pojemności całej tej instalacji i coś mi tu się nie zgadza. Bo nam to wychodzi, że mamy 9149 megabajtów dysku, 205 zajęte, 8944 wolne. Coś tu się nie zgadza. To były 3 dyski po 2 gigabajty. Używaliśmy kolokowanych żurnali. Więc teraz proponuję, żebyście sobie zrobili lsblock i zobaczyli, jak ładnie nam system spartycjonował te dyski. Mamy 1,5 gigabajtową partycję, która jest zamontowana w katalogu VAR, LIP, SEF, OSD, coś tam i 0,5 gigabajtową partycję, która jest naszym journalem. To jest efekt konfiguracji typu collocated. Teraz niech was ręka boska broni zaglądać do katalogu VAR, LIP, SEF, OSD, coś tam. One są tam zamontowane, ale macie tam nie zaglądać. Już pierwszy poleciał. Jeśli chcesz, żeby ktoś coś zrobił, powiedz mu, że mu tego nie wolno. Tak serio mówiąc, do tych katalogów sobie nie zaglądamy, SEF sobie sam w nich obiektami zarządza. Tam zobaczycie taką sieczkę, która do niczego nie jest podobna. Jeżeli chcecie pracować z tymi dyskami, to odwołujcie się przez samego SEF-a, nie przez te mount pointy. No dobrze, sprawdzamy, czy to dokładnie tak samo wygląda to na maszynie drugiej, czyli robimy sobie SEF, SSH, SEF 02. LS-block, dokładnie identycznie, 1,5 giga, 0,5 giga, 1,5, 0,5, wszystko się zgadza, sprawdzamy na trójce, LS-block, dokładnie to samo. Super, czyli nam się ten SEF zapiął w tym momencie. Cóż ja chciałem jeszcze takiego zrobić? A na maszynie trzeciej, aż coś sprawdzę, czy to mi zadziała. NetTools. Chyba z myślnikiem nawet. Jak to się mówi, nie uczy się psów, starych psów nowych sztuczek. Ja nie jestem w stanie się przestawić na polecenie LSOF ani na SS. Bo po prostu jest to silniejsze ode mnie. Może dlatego, że mogę napisać netstat palant. Jest. Zwróćcie uwagę, możecie sprawdzić to również u siebie. Zalogujcie się na maszynę SEF03,
Ona miała pełnić rolę Rados Gatewaya. Domyślnie Rados Gateway to będzie web serwer działający na porcie 8080, który będzie w stanie odbierać nasze requesty, więc robimy sobie netstat minus taupen, jak ktoś nie chce brzydko się wyrażać, taupen, pipe, grep, dwukropek 8080 i tutaj jest nasz proces, nazywa się Rados GW i słucha na porcie 8080, więc gdybyście mieli teraz aplikację, która używa protokołu Object Storage, to można tutaj skierować nasze requesty i sobie z nim zacząć rozmawiać. Oczywiście to nie jest takie proste i być może na którymś kolejnym labie będziemy bawili się Object Storage'em, ale to zdecydowanie nie jest temat na dzisiaj. Dzisiaj coś prostszego. Sprawdźcie tylko, czy na pewno faktycznie tak działa. Dajcie jakiś feedback z sali, że tak, słucha na porcie 8080, tak? A, u ciebie się jeszcze instaluje. To ja ci tu jakiś śpiwór załatwię na miejscu, żebyś mógł tu zostać, pokamperować chwilę. No dobrze. Cóż bym chciał teraz jeszcze? Aha. Pojawia się teraz mały problem. Będę chciał wam pokazać mechanizm RBD, czyli ten Rados Block Device. On jest super fajny, super łatwy, lekki, przyjemny, ale nie działa dobrze z CentOSem 7, bo CentOS 7 i RHEL 7 bazują na kernelu 3.10. To według linuxowego świata to jest zamierzchła przeszłość. To są czasy antyczne. Kernel 3.10 to Chrystus od chrztu podawał. To jest tak stare, to jest starsze niż węgiel, więc trzeba naszemu GUL-owi powiedzieć, żeby pracował z konkretnym zestawem feature'ów. Trzeba go przekonfigurować mu tak zwane ustawienia domyślne i robi się to w ten sposób. Wykonuje się polecenie sfosd, crash, tunables, default. Wykonacie to polecenie, domyślnie jest załadowane optimal. To są wartości optymalne dla danej wersji SEFA. I te feature'y, które są tam powłączone domyślnie, są zbyt nowe dla klienta RBD, który jest w Red Hat 7, czy też w CentOSie 7. Okay? Robiąc to polecenie, zmieniacie zestaw feature'ów, które są eksponowane dla klientów i to powoduje, że raptem kernel 7-kowy nam działa. Co? Przeszły właśnie piękne feature'y. To, co powiedziałem, było bardzo seksistowskie, a ty mnie do tego namówiłaś. I to jest w internecie, to wszyscy widzieli, napiszą nas skargę. O. To koleżanka, może się na kamerze pokazać. Jak się wstydzi. A mnie dwa razy nie trzeba było namawiać, nie? To jeszcze gorzej. Dobra, przestawiliśmy sobie tryb pracy. Jeszcze pokazuję. SFOSD crash, tunables, default. Jeżeli tego nie zrobicie, to każdemu image'owi stworzonemu z ręki trzeba będzie ręcznie feature'y wyłączać, bo nie da się ich kliencko zamapować. No chyba, że klientem jest, nie wiem, Fedora 25 albo jakiś inny Arch Linux, który ma w miarę nowy kernel, tak? Jakimś Debianem do tego nawet nie podchodźcie, bo to tam nie ta epoka kamienia łupanego. Dobra, przełączyliśmy. Słucham? W Debianie 8? No to naprawdę zamienił stryjek, jak mamy kernel 4.10 już, czy 4.9? 4.9. Chyba teraz okno właśnie zostało zamknięte, nie? Merge window został zamknięty dla dziesiątki. Tak czy inaczej, dobra, co możemy sobie teraz zrobić? Żebyście mogli uczyć się, bo jakby cel podstawowy osiągnęliśmy. Mamy działającego SEFA i co z tym teraz zrobić? Zepsuć! Pierwsza rzecz, jaką wykonamy, to sprawdzimy sobie, jak widoczne są nasze OSD-ki, czyli te nasze dyski składowe. To jest polecenie sef osd tree. Wykonajcie sobie to polecenie i wyświetli nam się informacja na temat tego, gdzie w naszej hierarchii, czyli w naszej, ponieważ sef pozwala wam na odzwierciedlenie bardzo precyzyjne layoutu fizycznej serwerowni w OSD-kach, konfiguracją OSD-ków możemy odzwierciedlić fizyczną konfigurację serwerowni, czyli ile mamy pięter, ile mamy szafrakowych, ile mamy rzędów tych szafrakowych, ile mamy pięter, albo miast, państw i tak dalej. Można sobie naprawdę gigantyczną konfigurację zrobić. Po co? Po to, że jednym z takich najbardziej zaawansowanych feature'ów w SEF-ie to jest algorytm crash. Ja nie pamiętam już, co to znaczy, to jest jakiś absolutnie idiotyczny akronim, ale crash to jest mechanizm, który decyduje o tym, gdzie leżą kolejne repliki danych.
jak daleko albo jak blisko siebie leżą kolejne repliki. Daleko nie szukając, jeżeli mam dwa serwery w jednym raku, to nie chcę, żeby dwie kopie tego samego pliku znajdowały się na tym samym serwerze, na oddzielnych dyskach tego samego serwera, bo domeną awarii nadal jest jeden serwer. Robiąc mapę crashową następnie, mogę sobie poustawiać moje systemy, moje dyski w oddzielnych półkach, w oddzielnych rakach, na oddzielnych piętrach, w oddzielnych miastach i ustalić tak zwany minimal distance, czyli jak daleko dane mają być od siebie. No bo czasem się może okazać, że za daleko to jest za dużo. Żeby nie było takiej sytuacji, że jedna kopia jest w Warszawie, a druga jest w Sroczku. Kto by tyle zasuwał metrem? To za daleko jest. Poza tym odtworzenie danych mogłoby trwać strasznie długo, jeżeli te dane są bardzo daleko od siebie. Tutaj widzimy tylko to, że mamy korzeń, mamy roota naszego, w którym znajdują się trzy hosty, SEV02, SEV01, SEV03, a w nich są trzy OSD-ki. 0, 1, 2, 3, 4, 5 są tak sekwencyjnie ponumerowane i ich status również jest wyświetlony. Gdybyście chcieli w danej chwili jakiegoś OSD-ka sobie wyłączyć, to dzięki Bogu mamy systemd. Jak wykonacie sobie komendę systemctl i poszukacie linii OSD, to tutaj pojawia się taki serwis, który nazywa się sev-osd at numer. No to jest numer po prostu naszego OSD-ka w konfiguracji. Na tej maszynie, zgodnie z mapą, jak widzicie, znajduje się SEV dysk pierwszy i czwarty. To jest SEV01. Możemy sobie teraz na przykład zgasić czwórkę. Piszemy sobie systemctl stop. sev-osd@4. Ona zostanie zgaszona. Czekamy chwilę i polecenie tree za chwilę nam pokaże, już pokazało, że OSD 4 jest down. Okay? To będzie, ta wiedza wam się przyda do tego, żeby symulować awarię. Mówiąc krótko, ile dysków musi mi paść, żeby wszystko glebnęło na ziemię? Będziecie mieli teraz, będziecie się bawić SEF-em samodzielnie, będziecie sobie konfigurować różne rzeczy, backendy, podpinać klientów, to tym poleceniem najprościej sobie zasymulować awarię. Albo możecie teraz na przykład zrobić eksperyment, co nam pokazuje polecenie SEF status. A więc pokazuje nam health warning, że mamy 58 placement group w trybie degraded. Mamy 58 stack unclean i dalej tutaj będzie się ten status teraz zmieniał w miarę tego, jak będziemy pisać do naszej konfiguracji. Zacznie nam się automatyczna replikacja i tak dalej. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, jak pojedynczo OSD-ki wyłączać i włączać. Włączymy go z powrotem. Start. Robimy sobie SEV status. Jest health warning i teraz coś wam pokażę. SEV-W pokazuje na bieżąco, wyświetla zmiany statusów. No jest taki tail minus F, ale jest o tyle sprytny, że on wyświetla zmiany tylko, kiedy coś się dzieje. I tu mi się pokazuje w tej chwili, że mi się zmiana konfiguracji robiła, ile miałem aktywnych, czystych i tak dalej. Doszło do statusu, w którym całość jest health OK. Czyli wrócił ten OSD, on sobie doreplikował to, czego brakowało, dosynchronizował i cała konfiguracja jest w pełni aktywna. Dobrze. Teraz tak, gdzie można stąd pójść? Czyli gdzie czytać dalej? Jeżeli będzie zainteresowanie, zorganizujemy kolejnego laba z SEF-em, być może użyjemy Rados Gatewaya, podepniemy go sobie do jakiegoś zewnętrznego źródła, wystawimy sobie jakąś usługę korzystającą z backendu SEF-owego, albo może nawet zintegrujemy sobie OpenStacka z SEF-em, bo to jest prześliczne rozwiązanie. Gdzie szukać dalej? Docs. sev.com. A tak swoją drogą. A, to jest Firefox. Tak się zastanawiałem, Krzysiu, dlaczego mi historia przeglądarki nie podpowiada. Czy co? Tak, będzie potrzebne dużo pendrive'ów. A, DRBD, jasne. Co? Czekaj, bo ja próbuję znaleźć dokumentację, ale powiem ci taką szybką dygresję. Kiedyś pokazywałem na szkoleniu, jak działa RAID software'owe w Linuxie i żeby najszybciej to zasymulować, to wkładałem pendrive'y do maszyny, robiłem partycje, robiłem meta-device Linuxowy i wyciągałem pendrive'y w locie. I pokazywałem, jak w DMZ-u co się dzieje i tak dalej, że jest degradowana, wkładałem nowy, usuwałem stary z konfiguracji, robił się rebuild.
Mega. Mistrzostwo świata to jest rajd software'owy zrobiony z 8 pendrive'ów. Maszyna wyglądała jak taki jeżyk, bo one się nie mieściły w portach koło siebie, więc były takie powyginane. Moment, bo ja próbuję ogarnąć, co ja chciałem zrobić teraz. Instalacja. Commands. Jest. Będziemy chcieli, zrobimy sobie prostą rzecz teraz, tylko na sam koniec. Włączymy sobie image RBD, zamontujemy go kliencko, zobaczymy jak to działa. Użyjemy tutaj mechanizmu RBD, czyli Rados Block Device, czyli wewnątrz naszego SEFA stworzymy sobie obiekt, który następnie zostanie wyświetlony klientowi, wyeksponowany klientowi jako jedno ciągłe urządzenie blokowe. To jest znakomita technologia do wykorzystania z VM-kami, gdzie nasz hypervisor na zdalnej maszynie wydaje mu się, że pracuje z dyskiem z KAZI, a tak naprawdę wszystkie operacje wejścia, wyjścia lecą sobie dynamicznie do naszego SEFA, a SEF dba o to, żeby to było rozłożone, żeby było replikowane, żeby na wypadek awarii nic tam się z tym strasznego nie stało. Żeby obiekt RBD zrobić, trzeba wykonać komendę RBD create. Robimy sobie polecenie RBD create. Podajemy sobie, ja specjalnie sięgam do dokumentacji, żebyście widzieli, gdzie jest ściągawka. docs.sef.com. Znajdujemy sobie dokumentację i my akurat wszedłem do sekcji RBD. I tu mamy przykład polecenia, RBD create, size w megabajtach, nazwa puli, nazwa imidżu. No dobrze, w takim razie stworzymy sobie nasz obiekt, RBD create, minus, minus, size. Mamy tego miejsca 9 GB, to zrobimy sobie 200 MB image. Stworzymy go w grupie, w puli nazywającej się RBD i będzie nazywał się image 01. Image został stworzony, można sobie go teraz ładnie wyświetlić. To jest polecenie RBD LS, zaskakująco. Jeżeli nie podacie puli, w której chcecie wyświetlić, to wykorzysta pulę domyślną. Domyślną pulę dla polecenia RBD jest pula RBD. Jak już mam image stworzony, chciałbym sobie zobaczyć... Przepraszamy. Bardzo miłe problemy techniczne. RBD info, image 01 i pokazuje mi się tutaj, że to jest image, który ma 200 MB, składa się z 50 obiektów, ma prefix, ma jakieś feature'y włączone. Będę musiał je teraz wyłączyć. Będzie trzeba teraz wyłączyć. RBD image disable feature. Teraz znajdziemy. A, jest. Tu jest create. Ale bym chciał go zmodyfikować. Momencik. Object. O, jest. RBD. Albo inaczej, spróbujmy go zamapować w momencie, kiedy włączone są feature'y, których nie obsługujemy. Ta sama maszyna, która jest nodem SEFA, będzie klientem RBD. O, tak się akurat składa, że mogę być. Mogę sobie napisać modprobe RBD, to jest kernel, to jest kernelowy moduł, który jest klientem protokołu RBD. I komendą RBD możemy sobie zrobić teraz RBD map i podajemy sobie image 01. I on nam nie mordę drze, krzyczy, mówi, że nie, że image feature set mismatch, nie mogę, ponieważ moduł kernela nie obsługuje nowych rzeczy, a image mówi, że obsługuje, więc trzeba trochę ten image zrekonfigurować. Dokładnie mówiąc, chodzi o to, że parametry exclusive lock, object map, fast diff i deep flatten muszą być wyłączone. Po prostu w nowszych kernelach zadziałają, w kernelu użytym w Rhelu 7 czy w CentOSie 7 te feature'y są zbyt nowe. Więc można zrobić to w ten sposób, mianowicie tutaj sobie sięgamy do ściągawki, RBD feature, podajemy sobie, ten cholerny klawiatura, disable,
image 01 i piszemy sobie exclusive lock. Czy to jest odwrotnie? Czy to jest... Nie, to jest obiekt i to jest... image 01, bo nie muszę podawać RBD. Object. Nie pamiętam, czy kolejność ma znaczenie. Exclusive lock, przecinek. Object map, przecinek. Fast div, przecinek. Deep flatten. O! Jeżeli sobie zrobimy teraz jeszcze raz info, to zwróćcie uwagę, że ten obraz ma tylko i wyłącznie jeden feature włączony, to się nazywa layering. To jest też bardzo przydatna rzecz do tego, żeby snapshoty klonować. Próbujemy jeszcze raz go sobie zmapować. I uwaga, protokół HPFM, komenda się wykonała. Ona się wykona na każdym kliencie, bo tak naprawdę każdy Linux ma obsługę, w kernelu ma obsługę protokołu RBD. Potrzebna jest tylko komenda RBD. I teraz co się wydarzyło? Zwróćcie uwagę, co zwraca nam polecenie lsblock. Pojawiło mi się nowe urządzenie blokowe, devrbd0, ma ono 200 MB, bo takiej wielkości zrobiłem image. To jest to, co widzi klient. To jest tak, jakbyście wykryli nowy LUN na macierzy fiber channelowej, tak jakbyście zrobili discovery i login do ice kaziaka, albo wpieli hotswapowy dysk do maszyny. I tak to ładnie w mózgu będzie widać, bo się pojawia po prostu kolejne urządzenie blokowe. Co ja z nim mogę teraz zrobić? MKFS, na przykład BTRFS i teraz jak się urządzenie nazywa? Podstawowe urządzenie to jest devrbd0, więc następne będzie nazywało się devrbd1, 2, 3. I te nazwy nie są stabilne, czy ta nazwa 0 nie jest przypisana do konkretnego imidżu. Jeżeli chcecie odwoływać się do urządzeń na podstawie ich takiej unikalnej nazwy, to zwróćcie uwagę, mamy katalog devrbd. W nim mamy nazwę puli i nazwę imidżu. Więc do tego urządzenia mogę się odwołać. Bardzo eleganckie. MKFS, na przykład AXT4, flup. Zakładamy sobie nasz katalog, na przykład mkdirdata i montujemy rzeczone urządzenie mount dev rbd, nazwa puli w katalogu data. Jest, dev-h pokazuje, że ma circa about 200 MB, czyli standardowo zapłaciliśmy frycowe za file system. Gdybyście chcieli takie urządzenie teraz montować persystentnie, co za każdym razem, żeby się podczas startu maszyny podłączało, to nie wystarczy go dopisać do fstaba. Jest potrzebny jeszcze jeden mały element, mianowicie etcsf rbdmap. Ten plik zawiera informacje o tym, co zamapować podczas startu. Więc ja sobie tutaj wpiszę, że chcę zamapować wspólnie nazywający się rbd, obraz nazywający się image01. Zapisujemy to. Ja go teraz ręcznie odmapuję, żeby zniknął. Zwróćcie uwagę, mam polecenie map, mam również komendę unmap. A, muszę najpierw odmontować. Byłoby przykro. rbd unmap image01 i zwróćcie uwagę, lsblock nie pokazuje go już, zniknął. Również devrbd nie istnieje, one są automatycznie tworzone. Usługą, która w CentOSie 7 i w innych fedorach, która automatycznie dokonuje mapowania urządzeń, jest taka usługa nazywająca się zaskakująco rbdmap. Ups. A nie, jest. Musiałem literówkę zrobić. Jak widzicie, jest usługa, jest serwis systemd nazywający się rbdmap i on jest z urzędu włączony, więc jeżeli mamy jakiekolwiek urządzenia zdefiniowane w etcsf rbdmap, to podczas startu on je automatycznie zamapuje, co powoduje, że są widoczne dla naszego fstaba, więc można je sobie podczas startu zamontować. Ostatnia rzecz, która jest potrzebna, co ostatniego trzeba jeszcze zrobić w fstabie? Ostatni mały detal. Otwieramy sobie naszego fstaba, no i oczywiście dopisujemy nowe urządzenie. Dev, rbd, nazwa puli,
Image 01, to jest katalog data. Tu ustawiamy sobie defaults. E, wróć, przepraszam, X4. Flaga defaults. 00. I dlaczego mi maszyna się nie zabutuje? Tak jest, ponieważ ten system plików, nie widać po jego nazwie, że on wymaga do istnienia swojego, że wymaga sieci. W jaki sposób problem się rozwiązuje? Podkreślenie netdev. Taką flagę tutaj w Linuxach się przekazuje. Podkreślenie netdev. I teraz po restarcie maszyny na pewno ten mount wykona się poprawnie. Najpierw odpali się klient RBD, wykona mapowanie urządzenia, a dopiero w późniejszym momencie wykona nam się mount z FSTaba. I już można sobie z tym korzystać jak gdyby nigdy nic. SEV załatwia całą resztę, replikuje, dba o to, żeby dane zawsze były w minimalnie danej ilości kopii dostępne. I tutaj tak naprawdę to jest tylko początek zabawy z tym SEV-em, bo tutaj można naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Ale wtedy lab trwałby 8 godzin, a nie tylko 3. Dwie w zasadzie. Dobra. Czy są jakieś pytania w tej chwili? Bo to jest... cel główny osiągnęliśmy, czyli żeby uruchomić SEV-a, mieć działający klastr, który działa. Jak widzicie, funkcjonuje, rzeczywiście można na nim coś wykonać. A dalej to już jest albo samodzielna nauka, albo kolejne OSEC Laby, na które zapraszam. Czy są jakieś pytania z sali w tej chwili? Czy da się zrobić undo? Pytanie było, czy da się playbook Ansible'owy zrobić rollback, cofnąć wszystkie zmiany? Możesz... Są takie playbooki, gdzie masz po prostu dodaną funkcję, która robi uninstall, tudzież cleanup. I to jest zestaw czynności, które mają się wykonać, ale tak cofnąć, to nie do końca wiadomo, bo jeżeli masz zdefiniowany w playbooku polecenie, które osiąga jakiś cel, to musiałbyś również mieć definicję, jaki cel odwraca tą operację. Yum install, czyli yum remove. Czyli w normalnych warunkach nie. Tak, cofnij operację kasowania plików. Ale w każdej chwili można tego playbooka puścić ponownie, żeby dokończył to, co nie wyszło. Dobra, jakieś pytania jeszcze? Już pokazuję. Pytanie było, nie wiem, czy było je słychać. Pytanie było, gdzie ustawia się dopuszczalny drift czasu. Znajdujemy sobie naszą konfigurację, czy znajdujemy sobie naszego SEV-a. Czy oni tu mają szukaczkę? Mają. A, wiem. Wiem. Tak. Chciałem znaleźć wiki projektu. Gdzie? Ale w którym repozytorium? Tutaj, tak? Jest. To jest parametr mon clock drift allowed. Ustawia się go w pliku głównym konfiguracyjnym, czyli WTC SEV confie, lub można w playbooku ustawić, w tym pliku konfiguracyjnym all YAML. Tam można ustawić, jest zresztą ten parametr wyeksponowany. Domyślnie instalacja Ansible'owa ustawia to na 0.15. Instalacja robiona tym narzędziem SEV deploy, tym starym, ustawia na pół sekundy. Więc ten parametr należy ustawić sobie co najwyżej, nie wiem, na sekundę, 2, 5, 60 i problem czasu zniknie. No dobra, w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, ewentualnie będą pytania później, to stream sobie zaczynamy chyba już zwijać. Zamykamy. Dziękuję serdecznie, ktokolwiek tam nas oglądał dzisiaj. Za jakiś czas pojawi się nagranie pocięte z tymi wszystkimi magicznymi sztuczkami.
do obejrzenia offline'owo. Mam nadzieję, że było ciekawie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś fajnego. Krzysiowi bardzo dziękuję. Tutaj, zanim zakończymy, ja rzeczywiście chcę Krzysiowi Pogorzelskiemu podziękować. Stary, serdeczne dzięki, uratowałeś nam dzisiaj dzień, więc Krzysiu...